prezesem Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Dzisiaj, wczoraj obchodziliśmy 71. rocznicę powstania Narodowych Sił Zbrojnych. Dzisiaj spotkaliśmy się na konferencji biograficznej poświęconej żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych, żeby oddać hołd naszym bohaterom. Po konferencji będzie krótki poczęstunek i o godzinie 16 z ulicy Marszałkowskiej rusza Marsz Narodowych Sił Zbrojnych do Pomnika Dmowskiego, a później do placu Zamkowego. Proszę o powstanie. Sztandar Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych wprowadzić. Baczność. Proszę usiąść. Korzystając z okazji, chciałbym zachęcić Państwa do zapoznania się, do kupna i zapoznania się ze wspomnieniami założyciela Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, doktora Szyckiego, Bogdana Szyckiego, oraz do zakupu kalendarzy dotyczących żołnierzy wyklętych i żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Jeden i drugi. Teraz głos oddaję prezesowi zarządu głównego Zbigniewowi Kuciewiczowi. Serdecznie wszystkich witam i zarazem przepraszam, że nie będę wymieniał, kto jest bardziej zaszczytny dla nas z urzędu i z zasług. Wszystkich jednakowo obecnych na tej sali, na dzisiejszej naszej uroczystości serdecznie witam. Ten rok zaczął dla nas się o tyle, tak można powiedzieć, jeszcze ogólnie. Odeszło kilku kolegów. I można powiedzieć, że następni się szykują. Ale ja już była minuta ciszy. Pozwolę sobie tylko odczytać takie bardziej przyjemne. Informacje. Dostaliśmy z Ministerstwa Obrony Narodowej decyzja numer 1908 Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 sierpnia 2013 roku o awansie naszych dwóch kolegów bardzo zasłużonych. To jest Foksa Władysław, syn Karola, i Turski Stanisław, syn Jana, obydwaj w stopniu porucznika, awansowani zostali do stopnia kapitana. Gratuluję. Mamy dosyć napięty program dzisiaj. Już widzę, że panowie, którzy mają wygłosić swoje doniesienia, już są, żebyśmy zdążyli przed tą godziną 14.40, jak przewidujemy zakończenie tych referatów. Ja się tylko streszczę. Jednocześnie chciałbym wszystkich zaprosić na 12 października do kościoła świętego Augustyna na ulicę Nowolipki 18, na godzinę 11. Tam będziemy, może nie tyle tak uroczyście, ale szykować się do następnego roku, kiedy to będzie 75 lat
od dnia powołania Związku Jastrzębczego i niemal w tym, tak samo równocześnie, tylko trochę w innym miejscu w Warszawie, Narodowej Organizacji Wojskowej. Narodowa Organizacja Wojskowa powstała 12 października po zakończeniu działań wrześniowych i podczas zebrania tajnego Stronnictwa Narodowego pod nieobecność prezesa Bieleckiego, który prowadził zebranie, pan Trajdos, postanowiono powołać Narodową Organizację Wojskową. To się odbyło w mieszkaniu członka Rady Głównej Najmrowskiego na ulicy Wspólnej. Natomiast może nawet wcześniej, kilka godzin, odbyło się w mieszkaniu Władysława Marcinkowskiego spotkanie, na którym powołano z inicjatywy członków ONR Związek Jastrzębczy. Organizacja była czynna o tej nazwie w 1374 roku. Na tym zebraniu byli pan Suchodolski, Jaszczukowicz, jeszcze inni, ale tam, ponieważ będziemy o tym mówili 12 października, mam nadzieję, że prelegent dokładnie to wszystko wyjaśni. Także zapraszam na 12, godzina 11. Kościół jest niedaleko od ulicy Jana Pawła. Przystanek jest akurat przy Nowolipkach tramwajowy i autobusowy. Także tylko przejść na stronę przeciwną i 200 metrów czy 300 przejść. W tym kościele jest już tablica. Tam się odbyło kilka spotkań ostatnio. Jakoś przez nas, ja nie powiem zaniedbanych. No ale ponieważ 75. rocznica to taka godna data i chcemy, żebyśmy porządek dzienny tylko przewidujemy. Nota biograficzna założycieli NOW i Związku Jastrzębczego. Natomiast drugi punkt to właściwie nie jest on jeszcze rozpracowany. Mamy, że razem ustalimy, jak będziemy obchodzić za rok tą datę. Po prostu takie trochę wiecowe spotkanie. Na tym bym zakończył moje wystąpienie i teraz proszę, żeby pan Rafał Sierpuła wygłosił jako pierwszy swój referacik. Nie wiem, czy pan też ma coś ciekawego. Chciałbym powitać kombatantów, którzy są z nami. Prezes Buciewicz, porucznik Stanisław Turski. Już kapitan. Kapitan Stanisław Turski. Już są państwo z nami. Jeszcze chciałbym przywitać kolegę Leszka Zawłockiego. Kolega Leszek Zawłocki. Zygmunta Goławskiego. Kustosza Instytutu Pamięci Narodowej. Koleżankę Zofię Pogonowską.
kolegę Ryszarda Mikołajczuka. Teraz kolega Artur Zawisza, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ, powie o kilku sprawach organizacyjnych. Następnie proszę kolegę Bartka Icewicza o poprowadzenie modlitwy Narodowych Sił Zbrojnych. A następnie kolega Rafał Siechuła, wiceprezes Okręgu Wielkopolskiego Związku Żołnierzy NSZ oraz pracownik IPN rozpocznie naszą konferencję. Szanowni Państwo i drodzy przyjaciele, przede wszystkim chcę podziękować koledze Karolowi Wołkowi za zorganizowanie dzisiejszej rocznicowej konferencji. Wraz z Karolem jesteśmy pod prezesem Zbigniewem Kuciewiczem, obaj w obecnej kadencji wiceprezesami Związku Żołnierzy NSZ, ale można powiedzieć, że Karol poprzez swoją aktywność organizacyjną w tej chwili faktycznie pełni rolę pierwszego wiceprezesa i dzisiejsza konferencja jest potwierdzeniem jego umiejętności organizacyjnych. Natomiast ze swojej strony chcę raz jeszcze przypomnieć, że o 16:00 spod siedziby przystanku Historia, w której się znajdujemy, wyrusza Marsz Narodowych Sił Zbrojnych, współorganizowany przez Związek Żołnierzy NSZ oraz Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, organizatora dorocznego Marszu Niepodległości, na który także już zapraszam i pewnie takie zaproszenie zostanie jeszcze dzisiaj sformułowane, albowiem trasa tego marszu wiedzie stąd do pomnika Romana Dmowskiego, gdzie głos zabierzemy prezes Kuciewicz oraz ja w imieniu Związku Żołnierzy NSZ, a także Witek Tumanowicz, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości jako współorganizator. Wreszcie spod pomnika Dmowskiego marsz dojdzie na Plac Zamkowy, gdzie najpierw głos zabierze jeden z dzisiejszych prelegentów i autor apelu poległych, kolega Leszek Żebrowski, a na zakończenie marszu, w najbardziej jego uroczystym momencie, odczytany przez kolegę Bartka Licewicza, zostanie apel poległych. Apel z roku 93, autorstwa Leszka Żebrowskiego, w tej chwili jeszcze dopracowany historycznie, zaktualizowany właśnie przez Bartka Licewicza. I tu szczególny komunikat do kombatantów. Proszę mieć świadomość, że ci kombatanci, którzy chcą wziąć udział w marszu, mogą wziąć w nim udział także za pomocą podwózki. Będzie tutaj podstawiony samochód i wszyscy kombatanci, którzy będą chcieli razem z uczestnikami marszu podjechać pod pomnik Dmowskiego, podjechać na Plac Zamkowy i tam w obu tych miejscach wziąć udział w przystankach marszu, będą mogli wziąć udział. Proszę więc nie obawiać się słabości ewentualnej swoich nóg. Proszę tak kalkulować czas, aby w miarę możliwości także kombatanci NSZ wzięli udział w marszu stąd do pomnika Dmowskiego i wreszcie na Plac Zamkowy. Jeżeli idzie o uczestników dzisiejszego spotkania, przeważa, jak widać, młodzież zorganizowana, czy to w Młodzieży Wszechpolskiej, czy w Obozie Narodowo-Radykalnym, czy w innych zaprzyjaźnionych organizacjach. Natomiast solą, kwiatem dzisiejszego spotkania są wspomnieni już kombatanci Narodowej Konspiracji Wojskowej, ale wśród nas są także kombatanci powojennego oporu antykomunistycznego. Taką swojego rodzaju arką przymierza między dawnymi a nowymi laty był wspomniany już i witany pan Zygmunt Goławski, który po tym jak był NSZ-owcem, po tym jak był sybirakiem, był także założycielem podziemnej, antykomunistycznej, siedlecko-podlaskiej grupy ludowo-narodowej, a następnie wraz ze swoim synem, obecnym tu Krzysztofem Goławskim, był internowany, wtedy już jako przejściowo przynajmniej działacz KPN-u. I wreszcie jest z nami także drugi z weteranów oporu antykomunistycznego, pan Henryk Klata, w drugiej połowie lat 50. działacz Ligi Narodowo-Demokratycznej, pierwszej przed jakimś tam KOR-em, przed KPN-em, przed ROKCIEM, pierwszej już w drugiej połowie lat 50. podziemnej organizacji antykomunistycznej, później poseł Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego pierwszej kadencji Sejmu lat 91-93. Obu czy wszystkich tych, których tu wymieniłem, w szczególności witam. Są z nami nieobecni, ale prosili o usprawiedliwienie nieobecności ze względów zdrowotnych
i pozdrowienie uczestników. Pan profesor Ryszard Bender, wybitny działacz chadecki i narodowy uczestnik naszych rocznicowych konferencji, który ze względu na stan zdrowia nie mógł przybyć z Lublina, ale prosił o zaznaczenie swojej solidarności z uczestnikami konferencji i przekazanie pozdrowień. Wreszcie o przekazanie pozdrowień prosili także koledzy z Kanady, z działającego tam jeszcze Zrzeszenia Niezależnego Żołnierzy NSZ, działającego w Edmonton w Kanadzie. Oni są w stałej korespondencji z nami, nawet trochę jak za dawnych czasów. Przepraszam, przysyłają nam kawę, tak jak to się przysyłało w latach 80. Co prawda w polskich sklepach kawa już jest dostępna, ale jeżeli taki dar dostajemy, to zawsze można z niego skorzystać, więc tu organizatorom 4 czy 8 takich dużych pojemników z kawą z Kanady przekażemy, żeby na inne konferencje mogły być w użyciu jako znak pamięci tych właśnie kolegów z Edmonton z Kanady, z Zrzeszenia Niezależnego Żołnierzy NSZ. I wreszcie na koniec witam także obecnych wśród nas kolegów z Komitetu Budowy Pomnika Narodowych Sił Zbrojnych. Ten komitet założony przez świętej pamięci Krystyna Bernatowicza, obecnie kierowany jest przez profesora Jana Żaryna, ale jego aktywnymi uczestnikami są koledzy Michał Gruszczyński, kierujący grupą rekonstrukcji NSZ i obecny tu historyk kolega Darek Wieleba, prezes Kudziewicz i ja także jesteśmy członkami tego komitetu. Pracujemy vis-a-vis władz miasta stołecznego Warszawy, aby taki pomnik mógł powstać. Łatwo się domyśleć, że jest to droga jak po grudzie. My co prawda pierwsze administracyjne decyzje w sensie lokalizacji pomnika otrzymaliśmy. Jest zgoda administracyjna na to, aby stanął on w parku na Powiślu imienia Rydza Śmigłego w Alei Księdza Stanka, czyli tej, która prowadzi do pomnika Sapera, jeżeli niektórzy znają topografię Warszawy. To byłoby dobre, eksponowane miejsce i jedno z takich, pod którymi można by się gromadzić jako dziedzice idei Narodowych Sił Zbrojnych, ale to jest zgoda tylko administracyjna, ponieważ zgody politycznej na ten pomnik nie ma. Władze dzielnicy Śródmieście, w której się znajdujemy, władze miasta stołecznego Warszawy wyraziły daleko posuniętą niechęć wobec postanowienia tego pomnika i w tym momencie zgody nie mamy. Jak można się sobie wyobrażać, na pewno choćby do 13 października, czyli do referendum warszawskiego w sprawie pani prezydent, takiej zgody nie będziemy mieli, a co później, czy w tym, czy w następnym podejściu, to zobaczymy. Tak czy inaczej, dziękuję wszystkim obecnym i nieobecnym wyrażającym solidarność. Oddaję prowadzenie koledze Karolowi Wulkowi. Proszę kolegę Pawła Kalicewicza o zabranie głosu i prowadzenie modlitwy Narodowych Sił Zbrojnych. Proszę wszystkich o powstanie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże Wszechmogący, daj nam siły i moc wytrwania w walce o Polskę, której poświęcamy nasze życie. Niech z krwi niewinnie przelanej braci naszych, pomordowanych w lochach gestapo i czeki, niech z łez naszych matek i sióstr, wyrzuconych z odwiecznych swych siedzib, niech z mogił żołnierzy naszych, poległych na polach całego świata, powstanie wielka Polska. O Maryjo, Królowo Korony Polskiej, pobłogosław naszej pracy i naszemu orężowi. O spraw, miłościwa Pani, patronko naszych rycerzy, by wkrótce u stóp jasnej góry i ostrej bramy zatrzepotały polskie sztandary z orłem białym i Twym wizerunkiem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Teraz głos zabierze dr Rafał Szymkuła, a wystąpienie nosi tytuł Lech Najman, twórca myśli zachodniej Narodowej Sił Zbrojnych. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, mam ograniczoną ilość czasu, 10 minut, także niestety będzie to bardzo szybka historia mojego bohatera. Osoby bardzo ważnej dla historii Narodowych Sił Zbrojnych. Twórcy myśli zachodniej, którą
którą przejął NSZ i którą próbował wdrożyć i realizować w okresie okupacji. Lech Neumann urodził się 105 lat temu, 7 lutego 1908 roku w Poznaniu. W Poznaniu również ukończył gimnazjum Marii Magdaleny, jedno z elitarnych gimnazjów, w którym m.in. Hipolit Cegielski kończył. Następnie w 1926 roku rozpoczął studia na Wydziale Prawno-Administracyjnym Uniwersytetu Poznańskiego. Oczywiście oprócz nauki bardzo szybko zaktywizował się w przeróżnych, różnorakich organizacjach studenckich. Tych organizacji było około 100, także wybór był bardzo rozległy. Lech Neumann zaangażował się w działalność akademickiego zrzeszenia, z klubu sportowego AZS-u, stowarzyszenia AZS-u, z którym pełnił pod koniec studiów funkcję wiceprezesa. Włączył się w działalność organizacji ideowej korporacji akademickiej Helonii. Tutaj był prezesem w 1930 roku. Był również przewodniczącym kół naukowych, które to koła jako prezes przyjeżdżał do Warszawy na organizowane obrady tej formacji. Dodatkowo zaangażował się w działalność polityczną, był członkiem Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska. Oprócz funkcjonowania w tej strukturze jawnej, również został włączony do tajnych struktur Młodzieży Wszechpolskiej na terenie miasta Poznania. Był członkiem struktury o nazwie Orzeł Biały. To była struktura tajna i jedna z kierowniczych. Po ukończeniu studiów został powołany do wojska. Zachowały się opinie o jego pobycie. Też powiedzieć, że na kursach otrzymał pierwszą lokatę na 130 kandydatów na kursach podchorążych. Natomiast w pozostałych, kiedy kilka razy był powoływany na ćwiczenia, za każdym razem oficerowie wykazywali jego ideowość jako żołnierza, jako dowódcy, podkreślali jego inteligencję, wysoki stopień honoru i sprawność. Koniec końców, z jednym z ostatnich szkoleń był przeznaczony do funkcji adiutanta batalionu. Zresztą razem 56. Pułku Piechoty, zresztą razem z tym batalionem w roku 1938 wkroczył na Zalodzie. Oprócz działalności wojskowej i politycznej, w roku 1934 włączył się w działalność Obozu Narodowo-Radykalnego w Poznaniu, w którym pełnił jedną z ważniejszych funkcji, był jednym z inspektorów na teren Poznania. Po delegalizacji ONR-u rozpoczął działalność konspiracyjną wspólnie z prezesem Przemysławem Warmińskim i w 1935 roku został aresztowany za tą działalność. Jednakże w wyniku sprawy sądowej jego działalność została uniewinniona po prostu w tej sprawie, co jak gdyby skutkowało tym, że jako urzędnik państwowy w tym czasie rozpoczął pracę w prokuratorii generalnej, no tej pracy nie został pozbawiony. W sierpniu 1939 roku został powołany do wojska. Został adiutantem pułku 56, z którym walczył w kampanii wrześniowej. Został ranny podczas walk nad Dzurą w Puszczy Kampinoskiej. Ciężko rannego udało się go przetransportować do twierdzy Modlin. Po jej upadku, w związku z ciężkimi kontuzjami, nie został jeńcem oflagu, tylko został zwolniony. Przez Niemców zwolniony. Po powrocie z niewoli zamieszkał w Warszawie i tutaj bardzo szybko nawiązał kontakt z działaczami narodowo-radykalnymi, skupionymi w organizacji polskiej. No i między prowadzeniem życia, czyli handlowaniem, między operacjami, których miał kilka do roku 1943, rozpoczął prace koncepcyjne nad historią i nad ziemiami zachodnimi, nad projektem nie tylko przyłączenia ziem zachodnich do Polski, ale
przygotowania pełnej infrastruktury w ramach włączenia tych ziem. Napisał kilka, szereg broszur w ramach Organizacji Polskiej i Związku Jastrzębczego. Z jednej strony był koordynatorem Inspektoratu Ziem Zachodnich Związku Jastrzębczego, z drugiej strony został oddelegowany do prac badawczych w związku z ziemiami zachodnimi, a wreszcie w ramach Organizacji Polskiej był osobą, która koordynowała w skali organizacji kwestie ziem zachodnich. Po scaleniu i tworzeniu Narodowych Sił Zbrojnych Lech Neyman został przydzielony do Służby Cywilnej Narodu, czyli odpowiednika delegatury Polskiego Państwa Podziemnego, i tutaj rozpoczął również intensywne działania w sekcji, w Wydziale Ziem Zachodnich. Równolegle piął się po szczeblach Organizacji Polskiej, struktur tajnej Organizacji Polskiej, zostając przed powstaniem warszawskim jej przewodniczącym na poziomie A. W powstaniu warszawskim nie uczestniczył, należał do grupy, która została ewakuowana z Warszawy przed wybuchem powstania. Został skierowany do Częstochowy, następnie powierzono mu funkcję komendanta okręgu krakowskiego Narodowych Sił Zbrojnych i tą funkcję sprawował do stycznia 1945 roku. Okręg, który był strasznie zniszczony aresztowaniami niemieckimi, odtworzył części go odtworzył. W styczniu 1945 roku otrzymał propozycję ewakuacji na zachód. Z niej nie skorzystał, twierdząc, że nie dlatego, że raz, że nie chce zostawić swoich podkomendnych, a dwa, że nie dlatego budował koncepcję ziem zachodnich, gdy w momencie realizacji ucieka z kraju. W lutym 1945 roku przedostał się do Poznania i tam wspólnie z Stanisławem Kaspicą rozpoczął tworzenie struktur Inspektoratu Zachodniego Narodowych Sił Zbrojnych, już formacji antykomunistycznej. Początkowo miał być komendantem okręgu pomorskiego, natomiast koniec końców został szefem kilku organizacji konspiracyjnych, cywilnych, które rozpoczęły działalność w Poznaniu. Była to organizacja o nazwie Opus Narodowy, organizacja polityczna i Pokolenie Polski Niepodległej, organizacja młodzieżowa, studencka. Nie objęły go aresztowania w lipcu 1945 roku w poznańskim NSZ-cie, kiedy to zostali aresztowani właściwie wszyscy oficerowie tego okręgu. Natomiast pozostał ze swoją grupą konspiracyjną i wspólnie z Poznania wspierał działalność Stanisława Kaśnicy, który w połowie, w końcu 1945 roku przeobraził Narodowe Siły Zbrojne w organizację struktury wywiadowcze. Jako wywiadowca i współpracownik Kaśnicy, który przekazał mi informacje, działał do roku 1947, do lutego, kiedy to został aresztowany. Przeszedł ciężkie śledztwo, szykanowano go, wspominał jeden z agentów celnych taką historię, kiedy to po przyjściu z przesłuchania Lech Neyman twierdził, że powiedzieli mu, że będą go wieszać za współpracę z Niemcami i nagłośnią tą sprawę, a jedyne na co powiedział, że szczególnie będzie mu żal, jak się jego mama o tym dowie, ponieważ on nigdy wie, że zginie, natomiast nie chciałby zginąć tak haniebną śmiercią. Po śledztwie przygotowano zarówno Lecha Neymana i Stanisława Kaśnicę do procesu, który miał mieć charakter pokazowy, procesu, który miał unaocznić winę, czyli zdradę, czyli współpracę z Niemcami. Jednakże ze scenogramu wynika, że Lech Neyman nie przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów. To skutkowało tym, że otrzymał karę śmierci i mimo apelacji rodziny i adwokatów został
zamordowany 15 maja 1948 roku, 12 maja. Pochowany na łączce na Powązkach, łączka L. W tym roku został odnaleziony i zidentyfikowany Stanisław Kraśnica. W jamie grobowej, w której znajdowało się jego ciało, znajdowało się jeszcze dwa ciała i jestem przekonany, że wśród nich jest ciało kapitana Lecha Neymana. Na koniec, proszę Państwa, w tym roku ukaże się biografia Lecha Neymana, także mam nadzieję, że ten krótki referat Państwa zainteresuje. Książka będzie liczyła ponad 300 stron, także myślę, że pewne jej do powiedzenia okażą się jasne po jej przeczytaniu. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o zabranie głosu przez Leszka Żebrowskiego w wystąpieniu pod tytułem Kapitan Lech Morawiec, pseudonim Ręcz. Ja. Dziękuję bardzo. Serce rośnie patrząc na takich ludzi młodszych ode mnie, którzy robią to, czego nie zdążyli dokończyć ludzie formatu Lecha Neymana. Rafał Sierchuła. Gdy zaczynał, to bardzo młody człowiek, jeszcze w siebie wątpił. Nie wiedział, jak się jego losy potoczą, ale ja wierzyłem. Wiedziałem, że z nich właśnie rośnie to pokolenie, następne po tamtych, bo pomiędzy nimi a nami była ogromna przerwa. Nie jest jedyny. Większość tu występujących ludzi na sali to są ci, którzy byli przez nas kiedyś zdrowo zarażeni tą ideą, historią, polityką i patriotyzmem. Tym normalnym, tym oczywistym, tym codziennym. Jest coś niezwykłego w tym, że pokolenie, które wchodziło w okres szkolny czy w okres dorosłości II Rzeczpospolitej, po 5 pokoleniach, które żyły pod zaborami, nazwaliśmy pokoleniem Polski Niepodległej. To byli ludzie, którzy zdawali sobie sprawę, czym jest brak ojczyzny i czym jest walka o jej utrzymanie. Zarówno na co dzień, pracy codziennej, jak również walka konkretna, walka bezpośrednia, gdy są do tego zmuszeni. Tamci ludzie dali z siebie wszystko. Niektórzy z nich nawet więcej niż mogli, więcej niż powinni. Trudno nie czytać niektórych życiorysów, nie czytać o niektórych postaciach, nie sięgać dzisiaj do dokumentów sprzed kilkudziesięciu lat bez łez w oczach. Jak wielkie talenty straciliśmy, jakiego formatu ludzi. Ci, którzy mogli być naszymi nauczycielami, naszymi wychowawcami, mogli nami przez te późniejsze pół wieku rządzić. Ich zabrakło. W ich miejsce przyszły kreatury. Przyszli ludzie znikąd, ludzie bez biografii. Dlaczego nie wiemy nic o Aleksandrze Kwaśniewskim? Dlaczego nie wiemy nic o Oleksy, o Millerze, o wielu innych? Urodzili się gdzieś tam, coś robili, a teraz są szczerymi Europejczykami. Nie mają tak szczegółowych biografii. Ci, o których mówimy, mają. I to są biografie wzorcowe. Jan Morawiec pochodził z bardzo biednej, wiejskiej rodziny. Tak biednej, że gdy kończył gimnazjum w Koluszkach, musiał przerwać naukę w ostatnim toku nauczania z biedy, z dosłownej nędzy. Maturę robił później, już po odbyciu służby wojskowej, jako ekster. Ta matura na szczęście się zachowała. Wiele osób to kwestionowało, że to prawdopodobnie nie skończył. Jest odpis jego świadectwa maturalnego i jest na Uniwersytecie Warszawskim, o czym zaraz powiem więcej. Urodził się w miejscowości Reniszewice jako jeden z 4 dzieci chłopskich, dzieci wychowanych w niezwykłym kulcie państwa polskiego, przeszłości, tradycji i religii. Cała rodzina coś robiła, gdzieś była czynna, nie tylko w domu, nie tylko na forum koleżeńskim towarzystwie. Wszyscy byli gdzieś zaangażowani, w różnym oczywiście stopniu. Jan Morawiec był przede wszystkim harcerzem. Zachowała się jego odznaka harcerska. Gdy lata temu z
ze szkołą, ze swoją córką, byłem na warszawskich Powązkach, na Łączce, tłumacząc od kilkunastoletnim wówczas ludziom, jakich ludzi tam pochowano, za co ich zamordowano. Dawałem pamiątki po nich do trzymania w ręku. I ta odznaka Jana Morawca, gdy mówiłem o dzieciom przecież, naprawdę robiła na nich wstrząsające wrażenie. A wiedzieli, że pod nami gdzieś są kości takich ludzi jak on. Remiszewice to jest miejscowość, od której wziął się jego podstawowy i najbardziej znany pseudonim Remisz, ale miał ich kilka. Był do konspiracji przygotowany. Przede wszystkim był świetnym sportowcem. Zachowała się pokaźna liczba jego odznak sportowych. Zarówno przed pójściem do wojska, jeszcze w szkole, jak później podczas odbywania służby wojskowej na Kelu, w artylerii nadbrzeżnej, cały czas ćwiczył, cały czas brał udział w zawodach, cały czas wygrywał. Jednocześnie próbował swoich sił na polu literatury. Zaczął pisać powieść na wzór Raymonda. Oczywiście na miarę swoich możliwości był zafascynowany tym, że można było tak pięknie opisać świat, w którym on żył na co dzień. Tej powieści oczywiście nie dokończył. Wybuchła wojna, został powołany do wojska. Całą kampanię wojenną 1939 roku odbył na Helu, jako marynarz artylerzysta. Dla swoich kolegów, żołnierzy, prowadził także gazetki, które były wydawane szkoleniowe, prowadził pogadanki. To był człowiek, który się uczył cały czas, który ćwiczył swoje umiejętności, który dzielił się z tym innymi, ale jednocześnie można by to zakwalifikować w przeciwieństwie do Neymana, o którym mówił przed chwilą Rafał. To był człowiek czynny, to nie był myśliciel. On nie tworzył koncepcji, nie generował nowych pomysłów. On je wcielał w życie. Był niezwykle aktywny. Znajdując się w obozie jenieckim, pierwsza rzecz, o której pomyślał, to ucieczka. I natychmiast jej oczywiście dokonał. Wrócił na teren swojego powiatu, Tomaszów Mazowiecki, a tam, okazuje się, był to teren objęty partyzantką majora Kubala. On jako marynarz, jako artylerzysta, nie miał oczywiście miejsca w partyzance. Zresztą Kubal niechętnie przyjmował nowych ludzi. Nie byli mu potrzebni żołnierze do walki. Ale Jan Morawiec wtedy organizuje siatkę konspiracyjną. Organizuje kwatery, załatwia żywność, załatwia to, co jest najważniejsze w takiej działalności, czyli wywiad. Tam ćwiczy pierwsze swoje umiejętności konspiracyjne. I gdy Kubal zostaje rozbity, ta siatka konspiracyjna, w olbrzymiej większości stworzona właśnie przez Morawca na terenie tego powiatu, wchodzi w skład już istniejącej Narodowej Organizacji Wojskowej. Morawiec zostaje komendantem powiatu Tomaszów Mazowieckich. Tam w szeregach Narodowej Organizacji Wojskowej kończy podchorążówkę. W 1942 roku, gdy następuje w NOW rozład na tle scalenia z Armią Krajową, Morawiec wybiera drogę jednoznaczną, radykalną. Trzeba iść z tymi, którzy chcą więcej, którzy widzą dalej. Jemu podoba się ten fantastyczny program, który proponuje organizacja powstająca Narodowe Siły Zbrojne. Program zachodni, to co tworzył Neyman i inni, czyli program powrotu Polski nad Odrę, Nysę Łużycką, wcielenia Prus Wschodnich. Program przebudowy Polski, bo to nie był program tylko graniczny, to był cały program polityczno-ustrojowy, zmian, żeby ta Polska była nie trochę lepsza, tylko że byłaby najlepsza z możliwych. I wybierając Narodowe Siły Zbrojne, trafił tam, gdzie dzisiaj ci ludzie są najbardziej oczerniani. Są podwójnie wyklęci do tej pory. Inni już jakoś tam wobec nich zarzuty złagodniały. Wobec nich jeszcze nie. To też o czymś świadczy. Trafia w dowództwie Narodowych Sił Zbrojnych do pierwszego wydziału ogólnoorganizacyjnego pod dowództwo podpułkownika Tadeusza Danilowicza Kuby, który jest szefem tego wydziału. Tam jest oficerem do specjalnych zleceń. Jego praca polega na tym, że jest cały czas w terenie. Inspekcjonuje okręgi, powiaty, sprawdza, jak działa to, co przychodzi w sprawozdawczości papierowej. Czy to się zgadza, czy zgadzają się stany liczebne, czy szkolenie prowadzone jest na odpowiednim poziomie, czy zasady konspiracji są zachowane. I okazał się tutaj
doskonały, po prostu geniusz organizacyjny. To był człowiek na miarę starszego, jedno pokolenie Władysława Pakolczyka. Bez Władysława Pakolczyka tak naprawdę Narodowe Siły Zbrojne nie rozwinęłyby się tak szybko i tak głęboko nie wrosłyby w polską konspirację. Morawiec jest jego odpowiednikiem, człowiekiem znacznie młodszym, ale też człowiekiem tego formatu. Jeżdżąc teren, poznaje ludzi. Poznając ludzi, tworzy ich charakterystyki, wydaje opinię, kto na jakie stanowisko się nadaje. On wychodził z założenia, że każdy jest przydatny, tylko trzeba znaleźć dla niego odpowiednie miejsce. I tu błysnął tym geniuszem organizacyjnym. W 1944 roku znalazł się po rozłamie w Narodowych Siłach Zbrojnych, znalazł się na Podlasiu. Towarzyszy ekipie majora Czajkowskiego, pseudonim Kwalibuk Jan Jung, który próbuje ratować te stany konspiracyjne. To jest okres podwójnego zagrożenia. Po pierwsze, rozpad organizacji na dwie części. Po drugie, tam wchodzą bolszewicy, komuniści. To wszystko się przekształca. Jest potrzebny ktoś, kto to zgarnie bardzo silną ręką, postawi na nogi, stworzy nowe zasady konspiracji, nie pozwoli tej organizacji ani rozbić, ani zaniknąć. I tu spełnił się doskonale. Przejściowo przez kilka tygodni jest oficerem Komendy Okręgu Lubelskiego Armii Krajowej po ustaleniu NSZ-u zakładu. W czasie zdobywania Lublina przez bolszewików w śródmieściu Lublina dowodzi oddziałem Narodowych Sił Zbrojnych. To są w ogóle nieznane rzeczy. To się pomija w historiografii. Ich nie ma, ale oni byli. Przez kilka tygodni pełni także funkcję szefa kredytu Okręgu Lubelskiego Armii Krajowej. To też świadczy o jakości człowieka, że jemu, komuś w zasadzie obcemu, powierzono takie stanowisko. Długo ta działalność nie trwała, ale potrafił postawić organizację na takim poziomie, że nawet historyk komunistyczny Ireneusz Caban, który miał swoje porachunki telefoniczno-pisemne, bo jest to człowiek, który publikował w latach 80. artykuły na temat m.in. Narodowych Sił Zbrojnych, publikując fałszywe dokumenty, także dokumenty dotyczące Jana Morawca. Ale w tym przypadku jest to bezwiedny hołd, który ten komunista oddał Janowi Morawcowi. Okręg Lubelski NSZ przetrwał przez bez większych wstrząsów okres przełamywania się frontu. Mógł więc już wkrótce podjąć szereg organizacyjnych posunięć, które adaptowałyby jego szeregi do nowych warunków. Wykazał w tym względzie aktywność wprost niezwykłą. To jest laurka złożona Janowi Morawcowi, bo to była jego zasługa. Już 29 grudnia 1944 roku w jednej z wielkich wsyp konspiracyjnych w Lublinie Jan Morawiec został aresztowany przez NKWD. Wiedzieli o jego roli, znali jego funkcję, znali jego umiejętności, wiedzieli, z kim mają do czynienia. On też wiedział, z kim ma do czynienia, że to długo trwać nie może, bo albo on, albo on. Już 4 stycznia 1945 roku podczas przesłuchania wyskakuje nagle z pierwszego piętra w nocy na ulicy Chopina, tam gdzie była siedziba NKWD, mimo zwichniętej nogi, mimo wcześniejszego wielokrotnego bicia, torturowania, zdołał uciec. Człowiek fenomenalny. I te jego ucieczki same w sobie, gdyby oddzielić od całej reszty jego życiorysu, mogłyby być kanwą fantastycznego filmu sensacyjno-przygodowego. Aresztowany przez Niemców, prawdopodobnie 5-krotnie. O 3 ucieczkach wiemy więcej. Jedna z nich jest niechcący pokazana w filmie, jak rozpętałem II wojnę światową. To jest wzór bohatera. Oczywiście film nie jest on, ale tak właśnie uciekał. Konwojowany przez Gestapo wiedział, że nie przeżyje. Postanowił skorzystać z toalety. Niemcy blokowali drzwi, żeby nie dał się zamknąć. Trzymając jedną ręką drzwi, otworzył okno i w nocy, podczas mrozu, tylko w koszuli, w spodniach, wyskoczył przez okno. Dzięki temu, że padał śnieg, zdołał uciec. Kajdana. Naprawdę to był fenomen. Kilka takich ucieczek udanych z rąk niemieckich
Ja, tak jak mówię, prawdopodobnie 5. Tu w grudniu 1944 roku aresztowany przez NKWD już na początku stycznia uciekł. I później następnych 5 ucieczek z rąk UB i NKWD. Dlaczego los go pokarał takim przeciorysem? Dlaczego właśnie oni musieli tą cenę zapłacić? Być może ktoś musiał, ale byłoby dobrze, gdyby oni po wojnie byli w Polsce. Gdyby to oni byli nauczycielami, politykami, działaczami politycznymi, kimkolwiek, gdyby z nami żyli, zamiast tej komunistycznej hołoty, która do dzisiaj pręży piersi, dumnie się rozpiera na swoich rentach, emeryturach ubeckich i w nos nam się śmieje, a ich dalej wyklinają. Po ucieczce Morawiec nie znika z tego terenu. Schodzi do jeszcze głębszej konspiracji. I ponieważ jest linia frontu, Polska jest rozdzielona. Z jednej strony jest okupacja niemiecka, za Wisłą. On jest pod okupacją sowiecką. Spontanicznie odtwarzają się struktury polityczne, nadrzędne nad pionem wojskowym. On jest jednym ze twórców, współtwórców Tymczasowej Narodowej Rady Politycznej Ziem Wschodnich. Zostaje jej wiceprezesem. Jest taka nadbudowa polityczna nad tą częścią organizacji, która działa już pod okupacją sowiecką. Tam także dokonuje rzeczy niezwykłych. Organizuje okręgi wschodnie. Stawia je na takim poziomie, że przez następne lata te okręgi działają. Jego nie będzie, a te okręgi będą działać. Białostocki, Podlaski, Lubelski, Rzeszowski. W pierwszej uchwale Tymczasowej Narodowej Rady Politycznej Ziem Wschodnich zapisano, że Rada powstaje jako organ decydujący w sprawach politycznych MSZ na terenach wschodnich. Została zorganizowana z powodu niemożliwości kontaktu z ogólnopolską TNRP, która w marcu 1944 roku zawarła porozumienie z AK. Z chwilą ponownego nawiązania z nią łączności oddaje się do jej dyspozycji. Do tego czasu ma wyłączne prawo nadawać kierunek polityczny i porozumiewać się z innymi organizacjami o charakterze wojskowym i politycznym. Po przejściu frontu, gdy sytuacja się stabilizuje, Tymczasowa Narodowa Rada Polityczna Ziem Wschodnich uznaje nadrzędność nad sobą Komendy Głównej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i politycznej centrali w postaci Prezydium Stronnictwa Narodowego. TNRP Ziem Wschodnich jest rozwiązana, te struktury w całości wchodzą w skład Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Z racji tego, że ta silniejsza i dłużej działała struktura NSZ-owskie, okręgi Podlaski i Lubelski zachowują tymczasową nazwę Narodowe Siły Zbrojne i działają pod tymi nazwami praktycznie do końca, do początku lat 50. To jest taka pułapka dla historyków, że nie potrafią sobie poradzić z tą liczbą organizacji. NZW, NOW na Rzeszowszczyźnie, na Śląsku, NZZ, Narodowe Zjednoczenie Zbrojne w okręgu radomskim i NSZ w innych okręgach. To wszystko jest jedna wielka, ogólnopolska, potężna organizacja. Po amnestii 1947 roku w kraju nie ma żadnych ważnych, wielkich struktur ogólnopolskich. WIN jest w zaniku, z założenia był utworzony bardziej jako organizacja polityczna, a NZW w postaci okręgów, później powiatów, działa. Między innymi dlatego, że tworzyli ją tacy ludzie, którzy odeszli, zostali wymordowani, ale dzieło przez nich założone, powołane zostało. Katastrofa dla Komendy Głównej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, czyli także dla aktywnych oficerów tej komendy, nadchodzi między lutym a kwietniem 1946 roku. Wielokrotne wsypy, dekonspiracja. Okazało się, że to, co było pod okupacją niemiecką, nie było tak groźne, jak pod okupacją sowiecką, komunistyczną. Niemcy byli wrogiem zewnętrznym. Rozkazywali podziemie polskie. Robili to bardzo starannie, systematycznie, ale to trwało. Nie mieli takich dojść. Komuniści, mając w środowisku polskim swoich ludzi, także w okresie międzywojennym, mając swoją konspirację,
rozpracowując podziemie akowskie i narodowe już podczas wojny, mieli ułatwione zadania. I większość oficerów Komendy Głównej NZW wpada. To są ludzie aresztowani. Do Jana Morawca dobierają się po raz pierwszy w Łodzi. 13 marca 1946 roku w lokalu konspiracyjnym podczas próby aresztowania rani dwóch ubeków, wyskakuje i ucieka do Warszawy. Tu jest już cały czas ścigany. Kolejne miejsce, kolejne kwatery, gdzie liczy na to, że będzie się mógł przechować, gdzie będzie się mógł tymczasowo schronić, okazają się zdekonspirowane. Za każdym razem walczy i ucieka. Poza tym razem ostatni, najbardziej dramatyczny. 22 marca w Warszawie przy ulicy Dynasy jest zorganizowany kocioł ubecki, o czym on nie wie. Wchodzi tam i to nieprawdopodobne, ale on z tego kotła ucieka. Ucieka z ostatniego miejsca, które jest uznane, gdzie może liczyć na schronienie. Ulica Wołoska w Warszawie. Tego samego dnia. Ma przy sobie dwa pistolety. Zawsze naładowane. Zawsze zapasem amunicji. I tym razem, w tym ostatnim miejscu, na ulicy Wołoskiej, oba pistolety go zabiorą. Oba się zacięły. Został ciężko ranny w biodro, nie mógł się bronić, nie mógł uciec. Dostał się w łapy Urzędu Bezpieczeństwa. Przechodzi bardzo intensywne śledztwo. Wiedzą, z kim mają do czynienia. On też. W tym śledztwie jest Harding. Może nie jedyny z organizacji, bo takich osób było więcej, ale tak naprawdę nie dużo więcej, aż tak. Można za wzór postawić Stefanię Broniewską, żonę generała Broniewskiego, Michała Kłosowskiego, komendanta okręgu lubelskiego, NSZ-NZW, który dwa pierwsze procesy odbył pod fałszywym nazwiskiem. Nie wrócił do swoich danych, wobec tego nie rozpracowali. Dopiero w latach 60. został rozpoznany. Tak samo jak Mieczysław Grygorcewicz pod nazwiskiem Ostrowski, komendant obszaru NZW, przedtem komendant okręgu białostockiego, przedtem pod okręgu Nowogródek, skazany całą karę przebył na fałszywych dokumentach. Nie przyznał się, nie jest zdekonspirowany. Morawiec jest zdekonspirowany, ale jest karny. Nie poddaje się. W ostatnim słowie pytanie, czy gdyby miał możliwość, to zmieniłby swoje życie, czy zrobiłby coś inaczej. Władza ludowa liczyła, że się pokaje, że jest już złamany, człowiek skazany na śmierć. On mówi tak, drugi raz robiłbym to lepiej, nie dałbym się złapać. I to są ludzie, którzy są naszymi wzorami. Ja chodziłem do szkoły imienia Franka Zubrzyckiego, małego Franka. Ludzie inni chodzili do szkół imienia Hanki Sawickiej, Szapiry. Do jakichś ludzi, którzy byli znikąd, nic nie wnieśli i w Polsce tylko szkodzili. Do dziś w Warszawie nie ma nic, co by Jana Morawca upamiętniało. W katedrze łódzkiej jest tablica. Szkoła jego, do której uczęszczał, gimnazjum w tej chwili jest atakowana przez miejscową młodzież, żeby oddać cześć Morawcowi także tam, żeby coś zrobić. Nie ma jego ulic. A mamy cały czas tak piękne sylwetki, tak piękne historie do filmów typu Czas honoru, typu Polskie losy, typu Żołnierze wyklęci. I wreszcie do tej epopei, która jeszcze nie powstała, o ostatnim polskim powstaniu, powstaniu antykomunistycznym. Jan Morawiec z pewnością będzie jednym z najważniejszych elementów takich powieści, takich dzieł sztuki. Naprawdę na to zasłuży. On nie jest pochowany na warszawskich Powązkach. Jego zamordowano w styczniu 1948 roku razem z innymi oficerami Komendy Głównej NZW, Tadeuszem Zawadzińskim, szefem wywiadu, i Lechosławem Roszkowskim, szefem organizacyjnym. Oni są pochowani najprawdopodobniej na Służewcu. Tam też jest teraz cmentarz, są grobowce. Ale dzięki ofiarności profesora Szwagrzyka
umiejętnościom, jakie już dzisiaj posiadają uczeni, techniką kryminalistyczną i wszelkim innym, jest szansa, że Polska nowa, ta, która się budzi, która powstaje, dotrze do szczątków swoich bohaterów, naszych bohaterów. Bo to jest ostatnia jeszcze rzecz, którą im jesteśmy winni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o zabranie głosu doktora Pawła Skibińskiego w wystąpieniu pod tytułem podpułkownik Mirosław Skorbencki, pseudonim Majewski, jeden z założycieli Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Jest to dla mnie wielki zaszczyt. W przeciwieństwie do moich poprzedników, ja jako historyk zawodowy nie zajmuję się historią Narodowych Sił Zbrojnych, nie zajmuję się historią podziemia narodowego, ale bez wątpienia jest to ten jeden z tematów, który uważam za najważniejszy, jeden z najważniejszych tematów dla zrozumienia współczesnej historii Polski. W związku z tym przyjąłem zaproszenie na dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję, że będę w stanie przedstawić tak ciekawą i złożoną osobowość, jaką był pan podpułkownik Mirosław Ostromęcki. Urodził się w roku 1914 i był jednym z, można powiedzieć, typowych warszawskich inteligentów. Uczęszczał do Liceum Stefana Batorego, później na Politechnikę Warszawską. Myślę, że był to taki wzorcowy życiorys międzywojennego warszawskiego inteligenta. Na Politechnice Warszawskiej uczęszczał na Wydział Mechaniczny. Zresztą tę uczelnię również kończył. Natomiast jego działalność publiczna, społeczna rozpoczęła się właśnie na tejże uczelni, gdzie został najpierw wiceprezesem, a potem prezesem Bratniej Pomocy Politechniki Warszawskiej. To były główne organy samorządu studenckiego, moglibyśmy powiedzieć, to znaczy takie instytucje, które zapewniały możliwość funkcjonowania studentom na uczelniach. Ponieważ wtedy, tak jak to słyszeliśmy o Janie Morawcy, nie wszyscy mieli warunki finansowe, żeby sprostać wymogom, jakim stawiały uczelnie pod względem możliwości po prostu życia, funkcjonowania. Mirosław Ostromęcki w związku z tym działał aktywnie w tych organizacjach, w których sami studenci wzajemnie siebie wspierali. Dzięki Bratnim Pomocom mogli się uczyć, dzięki Bratnim Pomocom mogli żyć. Bratnie Pomoce też były jednymi z później działaczy politycznych, dlatego że Ostromęcki od samego początku był członkiem, od 1934 roku był członkiem obozu narodowo-radykalnego. W związku z tym należał do nieco innego środowiska niż wspomniany tutaj Pacholczyk czy Morawiec. Natomiast w Warszawie wyjątkowo silnego, zwłaszcza silnego na uczelniach, silnego również na Politechnice Warszawskiej. W roku 1936 już jako prezes Bratniej Pomocy Ostromęcki będzie kierował jedną z najbardziej spektakularnych akcji protestacyjnych polskich uczelni w tym okresie, to znaczy blokadą Politechniki Warszawskiej. To będzie, akcja ta była związana z, przynajmniej formalnie, z warunkami życia studentów warszawskich i była kierowana wspólnie przez różne środowiska polityczne obecne na warszawskich uczelniach, ale zwłaszcza przez Młodzież Narodową, która wtedy dominowała zarówno na Uniwersytecie Warszawskim, jak i na Politechnice. Na Politechnice Ostromęcki będzie szefował tej akcji i będzie uczestniczył we wszystkich działaniach towarzyszących blokadzie. Ukończył Politechnikę, uzyskał tytuł inżyniera i w
wziął udział w kampanii wrześniowej i w 1939 roku zaangażował się, po zakończeniu działań wojennych, zaangażował się od razu w konspirację wojskową w ramach Związku Jaszczurczego, wspomnianego tutaj przez pana prezesa. Jako w Związku Jaszczurczym podobnie działał równolegle nie tylko w strukturach wojskowych, ale działał równolegle w tajnych strukturach politycznych środowiska ONR-owskiego, to znaczy w Organizacji Polski. Kierował w ramach Organizacji Polski oddziałem, czy grupą drugą tej organizacji, to znaczy działalnością propagandową. I w ramach Związku Jaszczurczego także angażował się w działalność wydawniczą i propagandową. Tym zajmował się w konspiracji. Znalazłem w jednym z biografów Mirosława Ostromeckiego informację, że równocześnie, ponieważ mieszkał w Warszawie, musiał z czegoś żyć, ponieważ konspiracja narodowa to nie było miejsce zdobywania dochodów na własne funkcjonowanie i życie. Nie było pensji stałych związanych z pełnieniem funkcji w konspiracji narodowej. To nie, w przeciwieństwie na przykład do konspiracji jakowskiej, gdzie oficerowie otrzymywali pensje po prostu, przynajmniej niektórzy. Więc utrzymywał się z działalności, jak to określało to opracowanie firmy komiksowej. Nie do końca wiem, co to mogło oznaczać w roku 1940 czy 1941, że istniała firma komiksowa w konspiracyjnej Warszawie. Natomiast, no cóż, podaję tą informację, że ponieważ Ostromęcki jest o tyle ciekawą postacią, że on obok konspiracji prowadził dość normalne życie. To nie był człowiek, którego konspiracja niejako zjadła, to znaczy wypełniła mu cały czas, jakby za, między innymi Ostromęcki w roku 1940 zawarł związek małżeński, w roku 1941 mógł się cieszyć z przyjścia na świat syna, potem jeszcze córki. I dopiero od roku 1943, no, skutkiem zagrożenia aresztowaniem, rzeczywiście szedł do tak głębokiego podziemia, że można powiedzieć, że poświęcił, że jego działalność konspiracyjna była już, no, zabierała mu 100% jego funkcjonowania. Jednocześnie to, że, jak mówię, prowadził dość normalne życie jako ojciec rodziny, mąż, to nie znaczy, że nie angażował się w pracę organizacyjną. Dlatego, że był odpowiedzialny za wydawanie pisma Naród i Wojsko, które było jednym z organów oddziałujących od 1942 roku Narodowych Sił Zbrojnych, mające za cel informowanie społeczności Polski o działaniach i poglądach związanych z Narodowymi Siłami Zbrojnymi. A szczyt tej działalności propagandowej Mirosława Ostromęckiego przypadnie na czas Powstania Warszawskiego, kiedy przejmie redaktorstwo naczelne Szańca i jednego z głównych organów środowiska politycznego Organizacji Polskiej, ale także jednego z głównych organów środowiska Narodowych Sił Zbrojnych i w warunkach Powstania Warszawskiego bodajże jednego z trzech najszerzej rozchodzących się pism konspiracyjnych w Warszawie. W warunkach z tego możecie Państwo wnioskować, że Ostromęcki będzie należał do tej części żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, która weźmie udział w Powstaniu Warszawskim. Jak słyszeliście Państwo, to nie jest standard, to znaczy część żołnierzy i polityków związanych z NSZ-em z Warszawy w lipcu 1944 roku był ewakuowany. Natomiast Ostromęcki nie. I Ostromęcki pod zmienionym nazwiskiem wziął udział w walkach. Natomiast między innymi ten największy, najistotniejszy wkład w funkcjonowanie powstańczej Warszawy to właśnie opieka nad wydawnictwem Szaniec. I był w stanie utrzymać nieprzerwanie wydawanie tego czasopisma do ostatnich dni września, a niektóre opracowania podają, że nawet do pierwszych dni października 1944 roku.
toczy się pewna dyskusja, czy rzeczywiście udało mu się wydać także numer także po kapitulacji Warszawy. Natomiast wyszedł wraz z żołnierzami powstańczymi z Warszawy, udając się do niewoli niemieckiej, ale po drodze udało mu się zbiec i podjąć działalność konspiracyjną, gdzie przeniósł się jakby z forum działalności propagandowej do działalności stricte organizacyjno-wojskowej. Został inspektorem oddziału wschodniego Narodowych Sił Zbrojnych, odpowiadał z ramienia Komendy Głównej za wschodnie okręgi, czyli białostocki, rzeszowski, lubelski i mazowiecki w okresie roku 45 i funkcjonował, ukrywając się oczywiście w pełni konspiracji, do 1 października 45 roku, kiedy został w Warszawie aresztowany. Aresztowaniu temu towarzyszył pewien rozgłos propagandowy, a następnie został zorganizowany proces Mirosława Ostrołęckiego i towarzyszy, kilkunastu jego współtowarzyszy, współpracowników z konspiracji. Został skazany w wyniku tego procesu początkowo na karę śmierci. I tutaj następuje wydarzenie, które no, chyba nie ma precedensu, jeśli chodzi o konspirację narodową. Otóż Ostrołęcki zostaje ułaskawiony na osobistą decyzję Bieruta, ale to, co nie ma precedensu, to są okoliczności tego ułaskawienia. To znaczy Ostrołęcki został ułaskawiony w wyniku dwóch jednoczesnych właściwie próśb skierowanych do Bieruta o darowanie mu życia. Jedną z nich sygnował arcybiskup Sapieha, metropolita krakowski, a drugą Julian Tuwim, znany poeta polski, wielki poeta polski, ale współpracujący w tym okresie z władzami komunistycznymi. I można zadawać sobie pytanie, dlaczego Tuwim interweniował na rzecz Ostrołęckiego, którego chyba nie znał osobiście nawet. Otóż interweniował na wniosek Żydów, którzy, między innymi adwokat pani Anieli Steinserbergowej, której siostrzenicę ukrywał Ostrołęcki w swoim domu we Włochach, podwarszawskich wówczas Włochach, w jesienią 1944 roku. I wydaje się, że nie był to jedyny przypadek pomocy udzielanej przez Ostrołęckiego Żydom zagrożonym eksterminacją przez Niemców, dlatego że te dokumenty, którymi dysponujemy, mówią o większej liczbie takich uciekinierów, natomiast nie znamy ich z imienia i nazwiska. Tę konkretną osobę, panią Julię Berle, znamy. Wiemy, bo ponieważ powoływała się na ten przypadek Tuwim w swojej interwencji. W związku z tym, co ciekawe, Bierut przychylił się do tego wniosku, mimo jednoznacznie negatywnej oceny Radkiewicza, który wypowiadał się, opiniował te wnioski o ułaskawienie i był zdecydowanie przeciwny ułaskawieniu Ostrołęckiego, ponieważ uważał, że on jest po prostu niereedukowalny, że jest śmiertelnym wrogiem państwa komunistycznego i w związku z tym nie można mu darować życia. W zadziwiający sposób Bierut jednak zdania Radkiewicza nie posłuchał, natomiast posłuchał zdania Tuwima i Sapieha. I w tych dość niecodziennych, przyznajmy, okolicznościach Ostrołęcki został ułaskawiony, przy czym został skazany na 15 lat więzienia i to więzienie przetrwał, to znaczy między innymi przebywał w więzieniu we Wronkach, z których wyszedł w 1955 roku, czyli po 10 latach więzienia. I wrócił do rodziny, która mieszkała wówczas we Wrocławiu. Jest dość wstrząsające wspomnienie jego syna ze pierwszego spotkania z ojcem, który wychodzi z więzienia właśnie w 1955 roku.
jego żona, która zresztą przyczyniła się do uruchomienia tych wszystkich kontaktów i interwencji na rzecz męża, pani Helena Ostromęcka z domu Descour, krewna kardynała Descoura, przywiozła męża do Wrocławia i tam po raz pierwszy od kilkunastu lat syn, który właściwie ojca nie pamięta, mógł go zobaczyć. Jest w związku z tym, Ostromęcki w 1955 roku jakby wraca do życia poza więzieniem i zostaje zatrudniony, podobnie jak nie tylko on, wielu byłych członków konspiracji narodowej, zostaje zatrudniony w Inco Veritas. Ostromęcki będzie też, trzeba powiedzieć, szeregowym członkiem stowarzyszenia Pax. Natomiast dla Polski będzie przede wszystkim pracował jako dyrektor zakładów elektronicznych we Wrocławiu, gdzie spędzi 28 lat. I teraz, proszę Państwa, wydaje mi się, że ten fragment życiorysu Mirosława Ostromęckiego pokazuje, że na jakie konieczności kompromisów byli narażeni żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych po to, żeby móc w ogóle przeżyć w warunkach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. To znaczy poza tak dziwnym miejscem, pewnym ewenementem na skalę obozu sowieckiego, jakim była Inco Veritas, właściwie wielu z nich po prostu nie mogło funkcjonować. W związku z tym jest to jakiś przyczynek do tego, jak można w ogóle oceniać funkcjonowanie rzeczywistości PRL-owskiej. I trzeba powiedzieć, że dzięki Bogu Ostromęcki taką możliwość przeżycia znalazł, nie zdecydował się na emigrację, nie został wypchnięty przez państwo komunistyczne na emigrację, mimo tego, że podlegał stałej inwigilacji ze strony Urzędu Bezpieczeństwa, a potem Służby Bezpieczeństwa. Po 1989 roku, już jako człowiek na wieku emerytalnym, Ostromęcki podjął działalność społeczną i zaangażował się m.in. w stworzenie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Wcześniej wydawał też taki periodyk, współwydawał taki periodyk jak Szaniec Krobrego, gdzie znalazły się cenne wspomnienia dotyczące działalności środowiska żołnierzy Związku Jaszczurczego i Narodowych Sił Zbrojnych. W związku z tym ta działalność Mirosława Ostromęckiego przyczyniła się niewątpliwie do tego, że wiele faktów z funkcjonowania konspiracji narodowej mogliśmy w ogóle poznać. I trzeba powiedzieć, że tak jak mieliśmy do czynienia z bohaterami, którzy zapłacili życie za swoją działalność w konspiracji narodowej, tak w przypadku Mirosława Ostromęckiego, jak Państwo widzą, właściwie cudem tylko ten człowiek przetrwał i dzięki niemu można powiedzieć, że zostało zachowane takie elementarne, bardzo wątłe, ale jednak elementarna ciągłość między pokoleniami ludzi, którzy przyznawali się do wartości związanych z konspiracją narodową. Dziękuję bardzo. Teraz jedno zdanie, dwa zdania. Prezes Zbigniew Kuciewicz chciałby od siebie dodać. Ja nie, to dlatego, żeby sprostować, ale miejsce pomnika NSZ nie będzie na Powiślu, tylko na Solcu. A Warszawa jest podzielona na wiele różnych takich mikro i makro dzielnic. Ja mieszkałem na ulicy Bednarskiej, tam się urodziłem, Róg Dobrej, a dosłownie za Iskok był następna ulica większa, to był Marienstadt. Już to zupełnie jakby była druga dzielnica. Solec to znana była wieś z czasów jeszcze króla Sasa. Stamtąd jeżdżono, ponieważ król się lubił bawić, na taką wyspę, która się nazywała Saska Kępa. Właściwie później dostała tą nazwę. Obecnie to jest Long Stalwicz. A ja w
pamiętam tylko jeden pomnik na Powiślu. To był pomnik do Polczyków. Przetrwał wojnę i po wojnie w 1954 roku nie mogli go rozebrać, tylko rozsadzali. I nie nasi, a sowieccy saperzy. To był 1954 rok. Ja pod tym pomnikiem, jako 5-letni żląc, sadzałem babki z piasku, bo tam go stawiali w latach 29-30 i był rozkopany. Później trzeba był porządek i właściwie tylko się przechodziło. Pomnik stał po przeciwnej stronie szpitala na wybrzeżu przy ulicy Karowej. Obecnie replika tego pomnika stoi od kilku lat przed Muzeum Wojska Polskiego. I z powodu, że zostało zabudowane to wybrzeże inaczej, nie ma miejsca na postawienie tam na Powiślu, gdzie on mógłby stać. To jest jedna sprawa. Druga to, w swoim wystąpieniu nie podałem, że 12 jak gdyby października chcemy, żeby te dwie organizacje, które wywodziły się z tej pierwszej myśli Dmowskiego, połączyły się znowu w jedną i żeśmy już następne uroczystości obchodzili łączne NOW i NSZ. I to było. Teraz proszę kolegę Michała Gruszczyńskiego, szefa, przewodniczącego Grupy Konstrukcji Historycznych Narodowych Sił Zbrojnych z Warszawy. Wystąpienie nosi tytuł Pułkownik Ignacy Oziewicz, pseudonim Czesław. Dzień dobry Państwu. Życiorys pułkownika Oziewicza, życiorys typowy dla wielu rodzin kresowych. Wielodzietna rodzina. Część ludzi poświęconych pracujących w administracji, część wojskowości. Pułkownik Oziewicz urodził się w roku 1887. Edukację domową ukończył na 6 klasach, potem zdał eksternistycznie w gimnazjum, następnie kontynuował naukę w szkole jungierskiej w Wilnie, gdzie zdobył później także tam podjął decyzję, że będzie służył w wojsku. Kiedy ukończył szkołę, następnie trafił do pułków rosyjskich. Jest to bardzo ważne, bo Polakom było trudno służyć w armii rosyjskiej, zwłaszcza po roku 1863, kiedy była jedna zasada, że jeśli Polak chciał zostać oficerem, to albo musiał zmienić wyznanie na ewangelickie lub prawosławne. I była zasada, jeden rok, jeden Polak. Pułkownik Oziewicz trafia do Grodna, już jako podporucznik, jest to bardzo ważne, ponieważ to miasto będzie niejako z nim związane. On będzie tam służył jeszcze już po roku 1918, kiedy Polska odzyska suwerenność. W armii rosyjskiej w 1914 roku wyrusza na front wschodni, znaczy na front rosyjsko-niemiecki. Zostaje tam kilkakrotnie ranny. Zdobywa awanse, zdobywa odznaczenia, zdobywa pochwały i na koniec, co jest bardzo rzadkie u Polaków, jest dowódcą pułku piechoty. Proszę Państwa, w wielu rzeczach jest wpisane, że jest 193 dywizja piechoty. Jest to nieprawda. Armia rosyjska liczyła 84 dywizji piechoty, natomiast ponad 200 pułków piechoty. Stąd ta drobna różnica. W roku 1917, kiedy przez Rosję przewala się fala rewolucji bolszewickiej, pułkownik Oziewicz odchodzi z armii rosyjskiej, kiedy widzi między innymi te bestialstwa, co się dzieje i na oficerach, a przede wszystkim na Polakach. No, to co się działo, to proszę Państwa, wystarczy poczytać trochę książek, co się działo na Marszu Wyzwoleńczym Armii Bolszewickiej w roku 20 na naszych ziemiach. No, nie trzeba szczegółów mówić. Organizuje tam, ja wstępuję do 3. Korpusu Polskiego,
który organizuje się w Winnicy i organizuje jazdę, która chroni Polaków. Między innymi rozbija bandy, które terroryzują ludność miejscową. Wspominał sam po paru latach, że na przykład dopadł paru bolszewików, których ulubionym zajęciem było łapanie Polaków, zakopywanie ich po szyję w ziemi i następnie oddawanie na ich twarze moczu. W 1919 roku przedostaje się na Suwalszczyznę, gdzie wstępuje do późniejszego 41. Pułku Piechoty. Jest to pierwszy pułk, który pułkownik Oziewicz, wtedy jeszcze major, a w armii rosyjskiej dosyć ciekawy stopień sztabskapitan, to jest, tam było napisane podkapitan, można powiedzieć, że stawia na nogi. Czyli okazuje się, że to jest potrzebny żołnierz, nie tylko, mówię, potrzebuje jest zaopatrzenie, ale także zrozumienie, po co walczy. Okazuje się, że będzie pułk, który będzie miał najmniejszą liczbę dezercji, praktycznie bliską zeru do roku 1920. W czasie ofensywy, na Kijów idzie w parze, zajmują je, podchodzą na przedmieścia Kijowa, następnie podczas kontrofensywy bolszewickiej wycofują się, ale cały czas są na czele ariergardy. Między innymi rozbijają brygadę sowiecką. Pułkownik Oziewicz służył po prostu jako oficer rosyjski, zna taktykę bolszewicką, znaczy rosyjską. No wiadomo, skąd się brało większość oficerów w Armii Czerwonej. No miało często, można powiedzieć, do wyboru. Albo pacjentko, albo znany. Wielu, każdy chce przeżyć. I na przykład legendarne rozbicie brygady sowieckiej. Po prostu wpuszczenie oddziału do miasta, otoczenie i wyrżnięcie praktycznie do nogi. Kiedy wycofywano się, pułkownik Oziewicz, co wielu jego żołnierzy wspominało, że szedł razem z nimi. On nie wydawał rozkazów naprzód, tylko za mną. I na przykład sam wziął kiedyś karabin i uderzył na wycofujący się pułk, znaczy na atakującą brygadę rosyjską i część, jeden batalion rozbił. I jak jest ładnie napisane potem, oddział rosyjski, że już nie nawiązywał ochoty tam, już nie nawiązywał ochoty do walki. I co jest dziwne, w szczytowym momencie, kiedy ten 41. Pułk Piechoty, mimo że się wycofuje, ale jest jedną z najbardziej aktywnych jednostek na tym froncie, pułkownik Oziewicz zostaje przeniesiony do 17. Pułku Piechoty. Pułk Piechoty, który przedstawia obraz nędzy i rozpaczy. Sam wspomina, żołnierze głodni, posi, chodzą po wsiach i żebrzą. Wystarczy na przykład 15 bolszewików, żeby rozgonić 100-osobową grupę. I kiedy się to wszystko dzieje, mówię parę razy, pułkownik Oziewicz zgłaszał to, okazuje się, że zostaje ignorowany i w pewnym momencie nawet sam prosi, żeby odejść, mówię, z wojska, albo żeby ktoś inny to przejął. Na szczęście pułk zostaje przeniesiony na drugą linię, gdzie pułkownik Oziewicz jakoś tam ich doszkala. Potem nagle, kiedy pułk staje jakoś na nogi, zostaje przeniesiony nagle z tego nizowego do 6. Dywizji Piechoty. I zachodzą dalsze sprawy. Pułkownik Oziewicz jest omijany w awansach, jest pomijany w odznaczeniu. Proszę Państwa, no, jest to ważne, to nie jest człowiek, który daje tylko, że tak powiem, pierś pod ordery, wygina w przedpokoje. Ten człowiek jest od roku 1914 cały czas na linii frontu, kilkakrotnie rano. Postanawia odejść. Na szczęście jeden z generałów nie zgadza się z tym, przywraca go na dowódcę 17. Pułku Piechoty w Rzeszowie. Krótko, stawia ten pułk, kolejny pułk, który stawia na nogi. Staje na czele komitetu, który funduje sztandar. Następnie, kiedy udaje się wszystkie wyregulować sprawy, przechodzi do 76. Pułku, do swojego Grodna. I tam, proszę Państwa, trafia na dwóch żołnierzy, których na pewno są nam znani. Jeden, Stanisław Maczek, który bardzo pozytywnie będzie o nim mówił, ja zresztą później do tej jego opinii wrócę pod koniec. Drugi, Antoni Szaski, pseudonim Bochu, dowódca Brygady Świętokrzyskiej. I późniejszy pułkownik Bochum będzie wspominał, że poprosił pułkownika Oziewicza o pewien eksperyment, żeby mógł poprowadzić szkołę sam podoficerską i żeby sam mógł sobie dobrać podwładnych.
Pułkownik na to wyraził zgodę i okazało się, że w 29 dywizji, czyli to będzie jedna z czterech, z jednym z czterech pułków, który będzie tę dywizję tworzył, to będzie jeden z najlepszych batalionów w tej całej dywizji. Pułkownik Oziewicz miał problemy z generałem Dąbiernackim. To jest postać w ogóle też dosyć ciekawa. Między innymi pułkownika Oziewicza nie lubił przez to, że pułkownik Oziewicz był w armii rosyjskiej, że miał większe pojęcie. I kolejna rzecz, proszę Państwa. Pułkownik Oziewicz miał dostać jesienią 1939 roku awans generalski. Nie wyszedł z szuflady Dęba Biernackiego. Zresztą sprawa awansu pułkownika Oziewicza jest do tej pory otwarta. Dwa razy żeśmy wysyłali do kancelarii prezydenta prośbę o nominację generalską. Czekamy do tej pory. No ale wracamy. W 1938 roku zostaje dowództwo 29 Dywizji Piechoty. Jakim jest dowódcą tej dywizji? Na pewno jest dobrym piechurem, nie potrafi jednak do końca wykorzystać artylerii, ale jest napisane w dokumentach. Ale to nie jest świadectwo, które może wydać miarodajny wynik. Generałowie jak Bortnowski czy Fiołkowski bardzo go chwalą. I następuje tragiczny wrzesień 1939 roku. Dywizja, która wchodzi w skład Armii Prusy, Armii Wypadowej, Elitarnej, zostaje już 6 września rozjechana przez czołgi niemieckie. Przez kogo? Wynik rozkazu Dęba Biernackiego. Generał Dąbiernacki, jak wróżę, zatrzymam się na chwilę. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale on wydał rozkaz, zgodę swoim oficerom, że jego oficerowie, mimo że będą w mundurach, mogą bić tych, którzy będą krytycznie mówić o marszałku Piłsudskim. No jest to trochę upodlenie dla mundury, no bo to się robi z nich, jak to się mówiono ładnie na kresach, no typowego słupajka. Dąbiernacki, jakby mógł, to by dowodził swojej armii nawet batalionami, a pewnie jakby dalej poszło do ich plutonami. Pułkownik Oziewicz kazał czekać swoim wojskom w dzień, okopać się w lesie i zimą, i nocą przejść dalej. Wyszedł rozkaz. Wyjść z okopów, potem cofnąć się. Kiedy ta dywizja zaczęła się cofać, pojawił się niemieckie czołgi. Co może biegł w starciu z czołgami? Wiemy. Nic. Dywizja w ciągu jednego dnia przestała istnieć. I następuje dalszy paradoks. Kiedy Ignacy Oziewicz występuje z pretensją do Dęba Biernackiego, temu grozi złożeniem, że to jest jego wina. A Dąbiernacki za chwilę otrzymuje dowództwo kolejnej armii. Następnie przez Brześć, Wilno, w którym próbował bronić. Niestety jest mało wiadomości, w jaki sposób wygląda jego udział w obronie Wilna. Przedostaje się na Litwę, gdzie zostaje internowany. Razem z nim przechodzi granicę jego syn. Następnie, potem kiedy Litwa w czerwcu 1940 roku zostaje zajęta przez Sowietów, przez znajomości księdza Trzeciaka, też dosyć ciekawa postać Ruchu Narodowego w Warszawie, zostaje wyciągnięty z tego obozu i przyjeżdża do Warszawy. I zamieszkuje przy ulicy Sanatorskiej, to jest parafia świętego Antoniego Paderewskiego. Tam trafia do Narodowej Organizacji Wojskowej. Z miejsca zostaje zastępcą komendanta Józefa Rokickiego, pseudonim Michał, i szefem trzeciego oddziału szkoleniowego. W 1942 roku następuje rozłam w organizacji na tle scalenia. Jak wyglądało mniej więcej scalenie między Armią Krajową a pozostałymi organizacjami? Pierwsze zawsze było miło, oczywiście rozmowy dżentelmenów, ale bardzo szybko następowało scalenie. Po scaleniu następowało, że na czele oddziałów dawano swoich oficerów, następnie oddziały rozwiązywano i pozostałych żołnierzy upychano w terenie. Coś takiego by się sprawdziło w czasie pokoju, ale nie w konspiracji, gdzie najmniejsza wsypa grozi potwornymi konsekwencjami. Nastąpił rozłam i pułkownik Oziewicz staje na czele frondy i 20 września 1942 roku wydaje słynny rozkaz formując Narodowe Siły Zbrojne. W październiku wydaje kolejne rozkazy dotyczące akcji specjalnej. Jest to odpowiednik kedywów Armii Krajowej, czyli walki choćby nawet z bandami rabującymi.
Wojna straszliwie ludzi deprawuje i wiele osób posmakowało w tzw. łatwym chlebie. Nie chciano i po prostu ktoś musiał wsi chronić. Krótko już. W czerwcu 1943 roku pułkownik zostaje aresztowany, ale nie rozpoznany do końca, kim on jest. Trafia do Auschwitz po kilku miesiącach śledztwa. Następnie w lutym 1944 roku zostaje przewieziony do... A, jeszcze jedno, w Auschwitz, proszę Państwa, staje na czele komórki wojskowej, mianowany przez jednogłośnie przez wszystkich siedzących tam oficerów. W lutym 1944 roku zostaje wywieziony do Flossenbürga, gdzie już pod koniec wojny, podczas marszu, zostaje wyzwolony przez armię amerykańską. Co robi rodzina pułkownika Osiewicza? Bo to nie jest tak, że tylko jeden walczy. Jeden z jego synów, ponieważ pułkownik Osiewicz miał trójkę dzieci, dwóch synów i córkę, jest w czasie powstania walczy z lekarzem, zostaje ciężko ranny. Jego córka także służy pomocą medyczną. Po wojnie staje na czele UNIWA. To jest organizacji, która reprezentuje żołnierzy narodowych sił zbrojnych naczelnym wodzem. I tam reprezentuje i walczy o tych żołnierzy. Ciężko chory, ponieważ w czasie pobytu w obozach koncentracyjnych nabawił się gruźlicy, próbuje go się leczyć. Niestety, leki uszkadzają szpik, powoduje to leukemię. Czyli rak krwi. Pułkownik wraca w 1958 roku do Polski, gdzie umiera 6 lat później. Nie, 8, przepraszam. Proszę Państwa, w czym jest rzecz? Chodzi o to, że w Warszawie jest tylko jedno miejsce poświęcone pułkownikowi Osiewiczowi. Jest to tablica w kościele na Kamionku. W Gdyni jest jego ulica. Jak to mówiono, pułkownik wyrzucił generała. Tu chodzi, że po prostu Berlinga się pozbyto. Tam w Gdyni jest pochowany. A innych ulic, z tego co wiem, nie ma. Jest to ciekawa dosyć postać i naprawdę myślę, że warto poznać. Tak jak jeszcze inny. On także nie pchał się, mówię, pod ordery, w przedpokoju, tylko dzielnie walczył. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz głos zabierze dr Wojciech Muszyński. Wystąpienie ma tytuł Stanisław Ostwind Zuzga, pseudonim Kopilmo. Proszę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja będę mówił króciutko, bo czas nas goni. Ja jestem często pytany przez dziennikarzy, proszę Pana, jak to było z Żydami w NSZ-cie? Ja mówię wtedy, proszę Pana, proszę Pani, w NSZ-cie Żydów nie było. Nie było. Wiecie Państwo czemu nie było? Bo w NSZ-cie byli Polacy pochodzenia żydowskiego. To byli ludzie, którzy wybrali, mimo swojego pochodzenia, wybrali polskość jako swoją afiliację narodową i za ten wybór często płacili krwią. Jednym z nich był major Stanisław Ostwind-Zuzga. On się urodził w Warszawie w 1899 roku jako Szmul Ostwind. Mając 16 lat, uczył się na fryzjera. Był uczniem w zakładzie fryzjerski. Uciekł i jako ochotnik wstąpił do legionów. Walczył w pierwszym pułku piechotnym legionu pierwszej brygady. Przeszedł cały szlak bojowy. Tej jednostki i to był pierwszy moment, kiedy on wybrał Polskę. Otóż bycie żołnierzem legionów polskich wtedy oznaczało tylko tyle, że można dostać kulę głowę. Nie łączyło się to z żadnymi plusami, z żadnymi apanażerami. To była taka decyzja stracenia. W momencie, kiedy Rosja by wygrała wojnę, wiadomo było, że ci obywatele cesarstwa, tacy jak Ostwind, dostaliby po prostu kulę głowę i koniec. Tak się złożyło, że Rosja przegrała tę wojnę,
ale w 1911 roku, kiedy Ostwin wstępował do pierwszej brygady, nikt jeszcze o tym nie wiedział. W 1917 roku, po kryzysie przysięgowym, był on internowany i trzymany w obozie w Szczypiorniu. Rok później, kiedy powstało Wojsko Polskie, Ostwin znowu wstępuje jako ochotnik do Wojska Polskiego. Walczy do 1921 roku. Walczy m.in. na wojnie z bolszewikami. W 1920 roku przyjął chrzest i został katolikiem. Za udział w wojnie, za udział w legionach został odznaczony Krzyżem Walecznych, a następnie Krzyżem Niepodległości. W okresie lat 20. i 30. służył w policji, gdzie dochodzi do stopnia starszego przodownika. Niewiele wiemy o tym okresie, ale o tylko tyle, że służył Warszawie. Po kampanii wrześniowej, mimo nakazu władz niemieckich, że wszyscy policjanci mają stawić się do pracy w policji granatowej, Ostwind, mimo że było to obwarowane karą śmierci dla tych, którzy chcieli tego uniknąć, Ostwind ucieka z Warszawy, nie wstępuje oczywiście do policji i ukrywa się na Podlasiu. Tam w 1942 roku nawiązuje kontakt z podzieleniem i wstępuje do Narodowej Organizacji Wojskowej. Z uwagi na braki kadrowe, takie osoby jak on, które mają taki staż wojenny, bardzo szybko awansuje. Najpierw jest podporucznikiem, potem porucznikiem, w końcu kapitanem i kończy jako major NSZ. Właśnie, bo w 1942 roku, tuż po tym, kiedy wszedł do NOW, jego organizacja stała się z NSZ-em i dlatego był potem NSZ. NSZ pełnił funkcję dowódcy powiatu Węgrów i działał na tej funkcji aż do momentu wkroczenia Armii Czerwonej. Następnie kontynuuje działalność w podziemiu. Stara się odbudować podziemie niepodległościowe w ramach NSZ. Niestety 3 stycznia 1945 jest aresztowany przez UB i przekazany Sowietom. Jego sprawa jest niezwykle ekspresowa, śledztwo trwa niecały miesiąc, albowiem akt oskarżenia był gotowy już 30 stycznia 1945. Bardzo szybko też staje przed sądem wojskowym i już 2 lutego zostaje skazany na śmierć. Wyrok wykonano 2 dni później. Także nie było czasu na żadne apelacje, na żadne prośby o ułaskawienie. To był taki tryb super ekspresowy. Ciekawe jest to, że pytany, to my mamy w archiwum IBM, pytany przez ubeków, czemu on jako Żyd działał w organizacji faszystowskiej, jak się mówiło wtedy NZUB. Major Ostwind mówi, przepraszam bardzo, po pierwsze jestem Polakiem, po drugie to była jedyna organizacja, która chciała mi pomóc. I tyle. Więcej o nim nie wiemy. Dziękuję bardzo, oddaję głos koledze. Dziękuję bardzo. Teraz proszę Sebastiana Wojewskiego o wystąpienie pod tytułem Profesor Bolesław Sobociński. Proszę.
Większość ruchów politycznych ma to do siebie, że oprócz działaczy, oprócz członków, osób odpowiedzialnych za organizację, posiada również zaplecze intelektualne, które stara się formułować ideę danego ruchu, którą następnie działacze przekładają na program polityczny. Myślę, że do takich osób właśnie należał profesor Bolesław Sobociński. Osoba, która właściwie można powiedzieć, że należała do seniorów ruchu narodowo-radykalnego. Sobociński, którego znamy, o którym słyszeliśmy pod pseudonimami BUM, profesor Sobota Rawicz, nie był faktycznym żołnierzem NSZ-u, lecz przede wszystkim był członkiem organizacji polskiej, czy też organizacji Polska, tak, bo funkcjonują dwie nazwy. I tam też można powiedzieć, oddawał się życiu organizacyjnemu, o którym tak naprawdę niewiele wiemy. Urodził się w Petersburgu, z którego wyjechał w 1922 roku, w związku oczywiście z powstaniem niepodległej Polski. I w tejże niepodległej Polsce studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego. Tam też w 1937 roku doktoryzował się i habilitował w 1939 roku, tuż przed wybuchem wojny światowej, II wojny światowej. Jego życie naukowe było związane z Lwowsko-Warszawską Szkołą Filozoficzną z jednej strony, a w sensie personalnym z profesorem Władysławem Tatarkiewiczem, z którym to właśnie na terenie Lwowsko-Warszawskiej Szkoły współpracował. Warto też przy tej okazji wspomnieć, że w tym środowisku znajdował się inny członek organizacji polskiej, ksiądz Jan Salamucha, który obejmował swym, można powiedzieć, duszpasterskim patronatem środowisko narodowo-radykalne, który zginął w pierwszych dniach w Powstaniu Warszawskiego na Warszawskiej Ochocie, nie przyniosąc pomoc duszpasterską walczącym żołnierzom, a obecnie jest jednym z błogosławionych męczenników. Ta współpraca, znowu, nie znamy szerzej, nie mamy informacji dotyczących współpracy z profesorem Tatarkiewiczem na gruncie pozanaukowym. Na pewno były te związki bliskie, ponieważ jednym z autorów biogramu profesora Sobocińskiego był syn profesora Władysława Tatarkiewicza, Krzysztof Tatarkiewicz. Również nie znamy związków samego Tatarkiewicza z ruchem narodowym, chociaż myślę, że one były głębsze niż nam się wydaje, świadczyć może o tym fakt, że Tatarkiewicz był filisterem honoris causa korporacji Aquilonia, co też może świadczyć o kierunku jego ideowym. Tutaj znowu pojawia się element wspólny między Tatarkiewiczem a Sobocińskim. Otóż właśnie z korporacji Aquilonia wywodził się wojenny podwładny Sobocińskiego, Antoni Szperlich, odpowiedzialny z ramienia Organizacji Polskiej i Narodowych Sił Zbrojnych za wywiad na odcinku antykomunistycznym. Nie ma informacji, żeby profesor Sobociński prowadził w sposób jawny działalność polityczną. Nie ma informacji na temat jego członkostwa, czy w obozie Wielkiej Polski, czy też w ONR-ze, także można sądzić, że pozostawał jedynie członkiem tajnej OP, w której, jak sądzę, tutaj mogą koledzy mnie poprawiać, czy też się ze mną wspierać, na pewno był na poziomie Zakonu Narodowego, czyli na tym trzecim poziomie członkostwa. I o tym może świadczyć fakt, że był członkiem zespołu naukowego zajmującego się poznawaniem
badaniem relacji polsko-żydowskich, czy też historii Żydów na przestrzeni wieków. O tym wspominał Stefan Nowicki, Rogala, działacz związku, twórca Związku Działaczy Ludowych, przybudówki wojennej ONR-u, który to tymi słowami opisywał swoje wejście do środowiska badaczy. Poznałem bardzo ciekawy ośrodek naukowy badania stosunków polsko-żydowskich na przestrzeni naszej historii. Głównymi inicjatorami tej działalności, mówimy o latach 30 oczywiście, byli profesor Bogdan Demi, dr Władysław Brodowski, radca ministerialny Bolesław Brodowski, hebraista ksiądz dr Stanisław Trzeciak, publicysta Tadeusz Gruziński i mój młodszy kolega uniwersytecki, dr Bolesław Sobociński. Na tej podstawie można wnosić, że członka niskiej rangi osoby bez przygotowania nie dopuszczono by do tak szacunkowego grona zajmującego się niezwykle odpowiedzialną działką, niezwykle odpowiedzialną działką, ale i niezwykle ważną, jak wówczas ona była dla ruchu narodowego. I mamy wiedzy na temat służby wojskowej profesora Sobocińskiego. Nie mamy wiedzy również na temat tego, co się z nim działo na przestrzeni lat 39-41, poza tym, że znajdował się w strefie okupacji sowieckiej, skąd zbiegł do generalnego gubernatorstwa. W konspiracji na forum naukowym przede wszystkim poświęcił się wykładaniu logiki na tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Uczęszczał również na seminaria wraz z księdzem profesorem Salamuchą, na seminaria, które się odbywało w mieszkaniu profesora Adama Krokiewicza. Uczniami Sobocińskiego, oprócz Krzysztofa Tatarkiewicza, był również ojciec Kazimierz Piotrowski oraz znany z okresu szczególnie Solidarności profesor Klemens Szaniawski, również profesor filozofii. Znowu, nie zachowała się żadna spuścizna naukowa po profesorze Sobocińskim z okupacji. 11 prac naukowych, które były przygotowane do druku, wspomnęły w trakcie powstania. Jak już wcześniej wspomniałem, Sobociński był członkiem Organizacji Polskiej na poziomie Z, czyli na najwyższym poziomie członkowskim, natomiast organizacyjnie pracował na terenie Komitetu Politycznego, czyli zarządu całej organizacji. W ramach Komitetu Politycznego odpowiedzialny był za wywiad i kontrwywiad. I znowu na tym poziomie niższym, czyli Komitetu Wykonawczego, miał całą grupę działaczy OP, którzy mieli mu w tej pracy wywiadowczej, kontrwywiadowczej pomagać. Do nich należeli Antoni Szpel, do nich należeli Edward Kemnitz, jak i również jemu właśnie podlegali szefowie Centrali Służby Wywiadu Komendy Głównej Narodowych Sił Zbrojnych, czyli Witold Gostomski oraz Otmar Wawrzkowicz. Nie jest oczywiście tak, że Sobociński od zera stworzył służbę wywiadu wewnętrznego OP. Wcześniej tym działem zajmował się Tadeusz Toplewen. Jak już wspomniałem, jego kolega z korporacji Aquilonia, czyli Antoni Szpen, był odpowiedzialny za referat żydowsko-komunistyczny. Sam zaś profesor Sobociński formalnie w Centrali Służby Wywiadu był ujawniony jako referent wywiadu 4A, czyli ogólnopolitycznego. W trakcie powstania Sobociński przebywał na Ochocie, nie brał udziału w walkach jako cywil. Znana jest jego jedna relacja z tych wydarzeń, zresztą ona została opublikowana
w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej jako anonimowana, ale z całego kontekstu było wiadomo, że to jest informacja o Sobocińsku. Po zajęciu Sobocińskiego, po zajęciu Polski przez Związek Sowiecki w 1945 roku Sobociński został wybrany na stanowisko przewodniczącego Komitetu Politycznego Organizacji Polskiej. W tymże roku w Krakowie wziął ślub z Ewą Wrześniewską, członkinią organizacji Wiarą i Wolą. To była kolejna obok Związku Działaczy Ludowych, obok Narodowego Ruchu Robotniczego Załoga, przybudówka ONR, czy też Organizacji Polskiej. A żeby tutaj znowu nawiązać do rodziny Tatarkiewiczów, czy do postaci profesora Tatarkiewicza, bo Wrześniewska była uczennicą, studentką profesora Tatarkiewicza. Od jesieni 45 Sobociński był już ścigany przez UB i przeszedł do życia na nielegalnej stopie. W sposób dosyć, zdaje się, nawet gwałtowny, dość tego, że 1 października studenci oczekiwali go na wykładach, ponieważ był już ogłoszony, wszyscy się zapisali, tymczasem on nie przyszedł, bo po prostu był już w tym czasie zagrożony przez UB. W 1946 roku w związku z sytuacją jego osobistą i też działaniami UB zdecydował się na wyjazd i wyjechał do angielskiej strefy, amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech, do Bawarii. Tam też zainstalowało się w Regensburgu środowisko Organizacji Polskiej. Jednak ku zaskoczeniu mojemu jako badacza nie został powołany do Komitetu Koordynacyjnego OP, podobnie jak zresztą od Barbara Szkowicz. Nie wiemy dlaczego, być może było to związane z krytycznym podejściem do prac Organizacji Polski na terenie Polski na przełomie okupacji niemieckiej i okupacji sowieckiej. W 1946 roku Sobocińscy przenieśli się do Belgii, z Belgii po 3 latach przeniesie się do Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych Sobociński był znany jako profesor logiki, wykładał na katolickim Uniwersytecie Notre Dame, gdzie w 1980 roku zmarł. Jego żona Ewa przeżyła go, w latach 80. była zaangażowana w pomoc dla Solidarności. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kolejne wystąpienie. Kolega Kamil Surej zaprezentuje wystąpienie pod tytułem Stanisław Kuchciewicz, pseudonim Wiktor. Będzie prezentacja obrazująca wypowiedź. Witam Państwa bardzo serdecznie i z tego miejsca chciałbym od razu podziękować organizatorom za zaproszenie do tej konferencji. W międzyczasie będą opuszczone fotografie, które przedstawiają Wiktora. Na koniec postaram się bardzo szybko powiedzieć Państwu, co na nich konkretnie się znajduje. Pozwólcie Państwo, że będę sobie siedział. Na wstępie wspomnę, iż Stanisław Kuchciewicz urodził się 24 grudnia 22 roku w Łęcznej. Jego ojcem był Stanisław, a mamą Bronisława z domu Piech. Również następnie nadmienił, iż jego pierwsze imię to Adam, natomiast drugie imię to Stanisław. W historiografii, w publikacjach jest podawane właśnie to drugie imię Stanisław. Miał dwóch braci, jednego brata Wiktora oraz najmłodszego brata Aleksandra. Swoją działalność z Narodowymi Siłami Zbrojnymi rozpoczął w 1942 roku, aczkolwiek warto wspomnieć, że już od młodych lat konspiracji, od wybuchu II wojny światowej, wraz ze swoimi przyjaciółmi na terenie Łęcznej organizuje nieformalną organizację konspiracyjną, której celem było rozbrojanie żołnierzy niemieckich oraz magazynowanie zdobytej broni. Również trzeba wspomnieć, że podczas działalności w Łęcznej na terenie placówki Narodowych Sił Zbrojnych
należał do drużyny harcerskiej imienia Zabierzy Czarnego i podczas wizyty, czy podczas rozpoczęcia działania w tej drużynie harcerskiej rozwijał swoje umiejętności konspiracyjne, między innymi wykonywał precyzyjne mapy terenowe, które w późniejszym okresie były wykorzystywane przez żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w konspiracji. Od 1942 roku, jak wspomniałem, należał do Narodowych Sił Zbrojnych. W początkowym okresie należał do oddziału Jana Imbierowicza, pseudonim Jacek I. W kolejności podczas zmian dowódców, ponieważ ten oddział był dowodzony przez trzech dowódców, w kolejności Jacka II oraz Włodzimierza Mile, pseudonim Czarnoryński. Podczas udziału w tych oddziałach uczestniczył, czy był przyporządkowany do oddziału akcji specjalnej, brał udział w większości działań zbrojnych na terenie powiatów Lublin, Lubartów oraz Chełm. Ponieważ jeszcze nadmienię na wstępie, że Łęczna to miejscowość, która dla tych, którzy nie wiedzą, miejscowość, która jest położona 30 km na północ od Lublina. We wrześniu 1944 roku zgłosił się jako ochotnik do Ludowego Wojska, które stacjonowało w Lublinie. Aczkolwiek dość szybko zdaje sobie z tego sprawę, iż jego pobyt w tym wojsku grozi mu aresztowaniem i zsyłką na Syberię. W związku z tym po około miesiącu czasu postanawia uciec z tego wojska i ponownie powraca na teren Łęcznej, po czym w dalszym ciągu kontynuuje swoją działalność w Narodowych Siłach Zbrojnych, ponieważ po powrocie, czyli pod koniec 1944 roku, nawiązuje kontakt z kapitanem Mieczysławem Pasterskim, pseudonim Szary, i czynnie włącza się w działalność zbrojną tego oddziału. Zachowane źródła potwierdzają to, iż Kuchciewicz brał udział w większości działań zbrojnych, które były przeprowadzone przez kapitana Szarego na terenie Lubelszczyzny. Ta kontynuacja w oddziale Szarego kończy się w czerwcu 1945 roku, kiedy to oddział Szarego zostaje rozbity pod Hutą. W następnej kolejności Kuchciewicz przechodzi do oddziału Eugeniusza Waleskiego, pseudonim Zemsta, którego zastępcą jest Stefan Brzusek, pseudonim Bruta, i w oddziale Bruty pełni jego zastępcę. Jest jego zastępcą. Chciałbym nadmienić, iż Kuchciewicz, mimo swojego młodego wieku, dość prężnie i aktywnie uczestniczy w swojej konspiracji, co było wynikiem jego wychowania patriotycznego i narodowego, które wyniósł z domu rodzinnego. I to przełożyło się na kolejną działalność w konspiracji. W oddziale Boruty bierze udział w akcji pod Pieszowolą w lipcu 1946 roku wraz z oddziałem Edmunda Taraszkiewicza, pseudonim Żelazny. Zachowało się jedno ze wspomnień właśnie Taraszkiewicza, który tak to właśnie określa Wiktora. W tym czasie, gdy myśmy rozbrajali dwa samochody, to wojsko z trzeciego samochodu, który był o jakieś 100 metrów w tle, kryje się po rowach przydrożnych. Zostaje ono ostrzelane przez trzecią naszą grupę pod dowództwem kolegi Wiktora. Na skutek tego grupa ta zostaje przytuszona do ziemi i musi czekać. Gdy jednak pomiędzy tą grupą zaczyna się robić jakiś podejrzany ruch, to w tym momencie Wiktor posłał w środę pomiędzy nich pocisk z garłacza, po którym żaden z nich już głowy ze strachu nie wychylił. Tutaj podana krótka charakterystyka czy relacja na temat tej walki przez Taraszkiewicza potwierdza, iż umiejętności, które zdobywał w Narodowych Siłach Zbrojnych i te umiejętności, które zdobywał w harcerstwie, przyczyniły się do tego, iż był dowódcą odpowiedzialnym i świadomym, w sposób świadomy podejmował swoje rozkazy i wydawał je. Wspomnę również, że pseudonim Wiktor został przyjęty przez Kuchciewicza 17 lutego 1945 roku, ponieważ to w tym dniu został zamordowany jego młodszy brat, który miał na imię właśnie Wiktor, i na cześć dla swojego brata przejął ten pseudonim po nim. Wcześniej w Narodowych Siłach Zbrojnych używał pseudonimu Roman oraz Iskra. Z nieokreślonych przypadków i z nieokreślonego
nie zachowały się źródła, które by potwierdzały to, dlaczego w lipcu 1946 roku Wiktor przychodzi pod dowództwo kapitana Zdzisława Brunskiego, pseudonim Uskok. I od właśnie od lipca 1946 roku możemy mówić o tej już działalności pod dowództwem Uskoka, pod którym dowództwem pełnił dowódcę z jednego z oddziałów. Ten oddział Uskoka został podzielony na trzy komórki. Trzecią komórką dowodził, czy trzecim oddziałem dowodził Józef Franczak, pseudonim Radek. W czasie działalności pod dowództwem Uskoka bierze udział w większości akcji zbrojnych. Trzeba zaznaczyć, że były to akcje przede wszystkim, które miały przede wszystkim na celu obronę i walkę z resortem i przetrwanie. Polegały te akcje m.in. na tym, iż dowódca, czyli Wiktor, spotykał się ze swoimi żołnierzami tylko i wyłącznie na czas określonej akcji, ponieważ w większości przebywali oddzielnie. Zachowały się relacje samego Uskoka, które potwierdzają, iż wraz z Żelaznym przebywali w Uskoku, w słynnym bunkrze Uskoka i tam starali się przetrwać każdą zimę. Należy również zaznaczyć, iż w 1950 roku Wiktor wraz ze swoim przyjacielem Zygmuntem Pielachem, pseudonim Felek, postanawia przedostać się na zachód. W tym samym roku wyjeżdża do Poznania, skąd rozpoczyna marsz w kierunku granicy zachodniej. Aczkolwiek podczas tej ucieczki Felek rozchorował się i Wiktor stanął pod dylematem, albo rozpocząć samotną wędrówkę, albo powrócić z przyjacielem w rodzinne strony. Powracał w rodzinne strony, bo zdecydował się, że pomoże swoim przyjaciółowi i wracają. Powracają w Lasy Parczewskie, gdzie nawiązują kontakt z Leonem Taraszkiewiczem, bratem Żelaznego, i tam razem w dalszej kolejności kontynuują działalność. To są lata 1951-1952. Należy zaznaczyć, że w tym okresie główne akcje Wiktora to przede wszystkim utrzymanie się w konspiracji, pogłębienie tej konspiracji. To przede wszystkim kwaterowanie u zaufanych gospodarzy i chowanie się w bunkrach, ponieważ Wiktor charakteryzował się tym, iż był osobą, która działała w sposób indywidualny. Dość często się przemieszczał, dość często przebywał gdzieś z boku oddziału, nie stacjonował na stałe ze swoimi żołnierzami. Kuściewicz, chcąc poprawić swoją sytuację materialną, 10 lutego 1953 roku wraz z Józefem Franczakiem Larkiem oraz ze swoim żołnierzem Felkiem postanawia zrobić akcję na gminną kasę spółdzielczą w celu zdobyciu materiałów finansowych czy pieniężnych w dalszej kolejności przetrwać. Wchodzi wraz z Felkiem przebrany za wiejską babę tak zwaną i stara się steroryzować kasjerkę. Wszystko szło w dobrym kierunku, aczkolwiek kasjerka powiadomiła komendę milicji w Piaskach. W wyniku tej akcji do budynku kasy gminnej spółdzielczej weszła milicja. Nastąpiła strzelanina, w wyniku tej strzelaniny Kuściewicz został ranny, po czym zmarł. Była to jego ostatnia akcja. Jego ciało zostało przewiezione na Zamek Lubelski w Lublinie. Na zamek zostali również przywiezieni jego najbliższa rodzina w celu identyfikacji zwłok. W szczegółowo wykonanej sekcji zwłok i przy ciele zostały znalezione m.in. książeczka do nabożeństwa oraz szczoteczka. W wspomnieniach swoich żołnierzy i swoich przyjaciół, którzy przeżyli ten okres, Kuściewicz zachował się jako osoba dość odważna, osoba, która dbała o swoje wartości religijne i swoje katolickie oraz osoba, która w sposób umiejętny wykorzystywała zdolności mające na celu zmianę swojego wizerunku. Jeśli Państwo zwrócicie uwagę na te fotografie, które są z tyłu,
to dość często widać, że Wiktor potrafił zmienić swój wizerunek, co uniemożliwiało służbom resortu go złapanie, jego likwidacji. Do dnia dzisiejszego nie zostało znalezione ciało Wiktora, ani do dnia dzisiejszego nie wiemy, gdzie został pochowany. Dziękuję. Koleżanka Marta i koleżanka Monika z czapkami użyczonymi od kolegów z Grupy Rekonstrukcji Historycznej Narodowych Sił Zbrojnych. Dziewczyny, pokażcie się. Koleżanki będą prosiły o datki na cele statutowe Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Prosimy o wsparcie naszej organizacji, m.in. takich konferencji jak ta i wszystkich naszych działań. Teraz będziemy wręczali medale od Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych dla osób, które przyczyniły się do upowszechnienia pamięci o Narodowych Siłach Zbrojnych, o żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych. Medale zostaną wręczone zarówno kombatantom, jak i członkom niekombatantom Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, i także osobom, które nie są zrzeszone w Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, ale zasłużyły się kultywowaniu pamięci o Narodowych Siłach Zbrojnych. Jest jeszcze jeden kombatant, którego nie przywitałem. Jest z nami kolega Waldemar Pistoli. Proszę kolegę, żeby się pokazał. Witam. Żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych. Teraz kolega Bartłomiej Cewicz będzie wczytywał nazwiska osób, a także nazwiska organizacji oznaczonych przez Zarząd Główny Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. I prosimy prezesa Zbigniewa Buciewicza o wręczanie medali. Zapraszam pana Stanisława Oleksiaka. Prezes, pan Stanisław Oleksiak jest byłym prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Służył uderzeniowych batalionach kadrowych stworzonych przez Organizację Narodową Piaseckiego. Chcieliśmy go oznaczyć w innym terminie przyznanym medal. Zapraszam pana Waldemara Nowakowskiego. Niestety nie ma, więc czytamy następną. Pan Marcin Zaborski. Stowarzyszenie Kibiców Legii Warszawa. Prosimy o przedstawicieli o odwrócenie medalu, aby wręczyć medal. Postaram się zgrabnie to.
Zapraszam panią Martę Brzoską. Brzozowską. Zapraszam przedstawiciela Grupy Rekonstrukcji Historycznych Narodowych Sił Zbrojnych. Czy jest przedstawiciel Grupy Narodowych Sił Zbrojnych? Z Warszawy. Michał Kruszczyński. Czy jest na sali? Jest, tylko gdzieś tam przyjdzie. Dobrze, to w następnej kolejności. Zapraszam pana Macieja Antelce. Niestety nie ma. Zapraszam wywołanego już pana Michała Gruszczyńskiego. Po raz drugi. Zapraszam pana Roberta Haser-Busza. Nie ma niestety. Pana Chorążego. Zapraszam pana Michała Andrzeja Zielińskiego. Niestety. Zapraszam pana Huberta Różańskiego. Przepraszam bardzo, gdyby ktoś mógł tam stworzyć i zawołać chłopaków z grupy rekonstrukcyjnej, to byłoby po prostu dużo łatwiej. Zapraszam pana Tomasza Kreniuka. Nie ma. Zapraszam panią Zofię Barczak. Zapraszam pana Dawida Zadurę. Zapraszam pana Artura Zawiszę. Dawidzie. Się pan nie pokazuje. Zapraszam pana Karola Wołka. Zapraszam pana Andrzeja Turkowskiego. Zapraszam pana Witolda Dumanowicza. Zapraszam panią Czesławę Wszędybylę. Zapraszam pana Łukasza Moczydłowskiego. Nie ma. Zapraszam przedstawicieli kibiców Lecha Poznań. Nie ponosi odpowiedzialności za tę grę ostatnią, co? Ty, ja się podpalił z kibicem? No nie jest, ale... Są już przedstawiciele Grupy Rekonstrukcji Historycznych Narodowych Sił Zbrojnych. Dla nich odznaczenie. Prosimy również o przekazanie tego odznaczenia Michałowi Andrzejowi Zielińskiemu. I Hubertowi Różańskiemu. Dziękuję.
Zapraszam stojącego obok mnie, pana Przemysława Czyżewskiego. To może
Nasza grupa powstała pod koniec 2009 roku. Zakładałem ją wraz z kolegą Przemkiem Czyżewskim. Naszą akcją, taką pierwszą, większą, to był rajd pieszy śladami Narodowych Sił Zbrojnych po Warszawie. Zresztą od początku pomysł Przemka. Są jeszcze inne akcje, między innymi widać było trochę nieudaną prezentację wideoklipu Narodowe Siły Zbrojne oraz film poświęcony także oficerom polskim pomordowanym w Katyniu. Staramy się brać udział też w różnych konferencjach, debatach, czasami wręcz dyskuwach z czerwoną hałasą. To wszystko. Można? Jeśli można dodać, to nasza grupa jest złożona z członków Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i sympatyków idei, więc to może jakby odróżniać od innych grup. I tak jak powiedział kolega u siebie, postaliśmy, no może trochę tak przy okazji marszu śladami żołnierzy wyklętych organizowanych właśnie przez IPN. Akurat to był rajd do Brochu, gdzie zobaczyliśmy właśnie, jak można na żywo doświadczyć historii. No, jak stwierdziliśmy po odbiorze, szczególnie młodego pokolenia, dotknięcie takiego munduru, replik, doświadczenie tego na żywo, zobaczenie takiej rekonstrukcji jest, wydaje mi się, lepsza niż nawet najlepiej napisana książka. Ponieważ widać ją na żywo, słyszy się ją uszami, widzi się ten dym, czuje się ten dym, więc empirycznie się sprawdza tą historię. Prezesem, teraz seniorem prezesem jest właśnie mój dziadek, Zygmunt Wolski. Staramy się współorganizować, czy może wręcz być taką iskrą zapalną, inicjatorem Święta Żołnierzy Wyklętych w Siedlcach 1 marca, jak również prowadzimy różne gry terenowe dla uczestników z miasta. Zapraszamy, staram się zapraszać historyków, tych historyków z IPN na wykłady w Siedlcach, tworzyć filmy o niepokornych i świadkach historii. Wyświetlać te filmy w różnych pokazach szkolnych, tworząc takie jakby zajęcia szkolne dla uczniów, więc jakby docieramy do młodego pokolenia w sposób bezpośredni. No i oczywiście poza tym jakieś rekonstrukcje historyczne. Niektóre grupy planowo nie uczestniczą w rekonstrukcjach historycznych, nasza uczestniczy. Może właśnie dlatego, żeby pokazać, że nie boimy się tego jakby włączenie się w taki ruch rekonstruktorski dosłownie, czyli przez doświadczenie. Brawo! Proszę to wszystko, żeby Państwa nie mówić. Pożegnajmy prawami rekonstruktorów. Ci ludzie... Zwłaszcza Marysię proszę pożegnać. Nasi koledzy za własne pieniądze kupują swoje wyposażenie po to, żeby pokazywać, jak wyglądali żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, żeby w uroczystościach publicznych, a także w szkołach interesować dzieci, młodzież, całe społeczeństwo naszą wspólną historią. To jest ich wysiłek. Z ich własnych pieniędzy im należy się za to szacunek. Pożegnajmy ich brawami. Dziękuję. Proszę Państwa, powiemy krótko. Bez naszych rodzin to by było niemożliwe. Dziękuję. Pseudonim Bartek. Uroczystość odbędzie się w Barucie 28 września, to jest sobota, o godzinie 11. Informacje o uroczystościach organizowanych przez okręgi Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych są zamieszczane także na naszej stronie internetowej nsz.com.pl. Chciałbym zachęcić także Państwa.
Chciałbym także zachęcić Państwa do przekazywania informacji, że odbędzie się ogólnopolski konkurs historyczno-literacki o żołnierzach wyklętych dla uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych. Już mam plakat tego konkursu. Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych jest współorganizatorem. Konkurs jest pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rady Ochrony Walk Pamięci i Męczeństw. Proszę o pomogę. Urzędu do Spraw Kombatantów, trzech kuratorów oświaty, IPN-u. Są atrakcyjne nagrody. Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży, wśród nowego pokolenia informacji o żołnierzach wyklętych. Także zachęcam do kupowania książek, kalendarzy, już prezentowałem kalendarze, czy gadżetów, które są tam na stoiskach. Część ze sprzedaży tych rzeczy będzie przeznaczana jako darowizna na cele statutowe Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Także zachęcam do kupowania wspomnień założyciela Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, a także wieloletniego prezesa, doktora Bogdana Szuckiego, które są dostępne przy tym stoliku. Wszystko, co zostanie sprzedane przy tym stoliku, stanowi przychód dla Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i zostanie w całości przeznaczone na nasze działania, na działalność statutową. Dziękuję Państwu za uwagę. Proszę nie wstawać. Proszę wstać. Baczność. Sztandar Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Wyprowadzić. Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.